Witamy bardzo serdecznie w ten piątkowy wieczór. Powraca ścigałka Online League, a to oznacza, że powraca również najbardziej nieprzewidywalny split w naszej lidze. Przed nami runda pierwsza Solev 3 na Autodromo Enzo Edino Ferrari w Imoli. Tak prezentuje się scena dzisiejszych zmagań. 18 zakrętów i każdy z nich może zafundować nam wiele emocji, podobnie jak pierwsza i jedyna strefa DRS na prostej startowej na dojeździe do pierwszych zakrętów. Wiele walki możemy spodziewać się w zakrętach 2 i 3, tak jak w przypadku Śpiewaka i Puchyrskiego w sezonie 7 w niesławnym kompleksie Tamburello. Z kolei zakręty 5 i 6 również tutaj dają nam sporo emocji. Michalczuk przebijający się przez Wądołowskiego w wariantę Villeneuve, a w sezonie 7 Szymon Wiatr w walce ze Ślusarczykiem i Puchyrskim. Niezbyt dobre wspomnienia z tych zakrętów ma również Kamil Stachura, który zakończył tutaj swoją walkę o mistrzostwo w poprzednim sezonie. Mieszanki opon do dyspozycji zawodników w tym wyścigu to C4, C3 oraz C2, więc oczywiście miękka, pośrednia oraz twarda i opony z niebieskim i zielonym paskiem, opony na mokrą pogodę i na warunki przejściowe w przypadku trudnych warunków atmosferycznych. A na dzisiejszą transmisję zaprasza już znany widzom ścigałki tercet Sol F3. Ja nazywam się Jakub Gregorczyk, a dzisiaj wraz ze mną studio duet ekspertów ścigałka Online League Damian Laszczak. Dobry wieczór Państwu. I Jakub Press. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Was również, panowie, no i niesamowicie cieszę się, że możemy słyszeć się ponownie w budce komentatorskiej ścigałka Online League. Z Kubą słyszeliśmy się już w poniedziałek w studio, ale z Tobą, Damianie, słyszymy się tutaj na antenie po raz pierwszy, także witam Cię tutaj razem z nami. No i zaczynamy już kwalifikacje na torze Imola, który trzeba powiedzieć, że w tym tygodniu dał nam już wiele emocji, no ale tak jak mówiłem na początku, Solev 3 jest absolutnie nieprzewidywalne, no i myślę, że nie inaczej będzie również w tym sezonie. No dość powiedzieć, że na początku minionego sezonu mieliśmy bodajże 10 różnych zwycięzców w 10 pierwszych wyścigach. Dużo nowych twarzy, osoby czy kierowcy, którzy już liznęli tego największego trudu w najwyższych splitach, m.in. w Sol F1, ale także młode osoby czy nieoszlifowane diamenty zobaczymy w kolejnym już sezonie splitu F3. Naprawdę tych emocji będzie sporo, dużo zmian kadrowych, więc na pewno będziemy musieli się tak poduczyć nieco, jak prezentują się poszczególne ekipy też pod kątem kadrowym. No ale to wszystko rozstrzygną te kwalifikacje, no i wyścig, który rusza już za niedługo. Dobrze, że wspomniałeś o nieprzewidywalności, Damianie, ponieważ już na początku kwalifikacji jeden z kierowców nam niestety musiał się wycofać. Filip Kalisz, konkretnie z zespołu Mercedesa, próbował wjechać na oponach przejściowych na początku kwalifikacji i skończyło się to dla niego koszmarnie. Wymiana generacji, o tym, o czym wspomniałeś. A więc mamy Andrzeja Magierę Goszkę, mamy również Śpiewaka, zawodników, których kojarzymy z wyższych splitów. Tutaj raczej będą próbowali odbudować swoją siłę, swoje tempo, chociaż Magiera przecież jechał w barażach do splitu pierwszego, więc dla niego to jest ogromny spadek, a w zeszłym sezonie chociażby z baraży splitu pierwszego aż do splitu trzeciego zleciał przecież Patryk Nowak, więc niekoniecznie trzeba Andrzeja Magierę Goszkę upatrywać w roli faworytów do tego sezonu. Na pewno będzie zawodnikiem, na którego będziemy zwracać naszą uwagę, ale w tym sezonie w splicie trzecim naprawdę ma dużą konkurencję. Jest Alan Banaszek, jest Dawid Dziętała, który po raz drugi z rzędu próbuje zawojować split trzeci, jest również Oskar Pokorniński. W każdym splicie zapowiada się rywalizacja naprawdę na bardzo wysokim poziomie, również split trzeci pod tym względem nie odjechał od splitów F2 oraz F1. No a jeśli mówimy o faworytach w tym sezonie, no to myślę, że oglądany teraz przez nas Kacper Kaczmarek musi być na szczycie tej listy. Oczywiście mistrz sezonu 8 splitu F4, 30 punktów przewagi pomimo braku udziału w aż 4 wyścigach i dwóch DNF-ach. Kacper Kaczmarek, którego zresztą oglądaliśmy we F3 w poprzednim sezonie, pokazał zdecydowanie, że on tutaj w tym splicie czuje się dobrze i nie powinien być raczej lekceważony, więc no tutaj po tym kierowcy spodziewam się
bardzo, bardzo dużo. Wracając do Andrzeja Magiery-Gorzki, myślę, że to jest kierowca bardzo ambitny, pomimo tego, że ten sezon w F2 w poprzednim sezonie zmagań nie był najbardziej udany, no to jednak podjął próbę zakwalifikowania się do Sol F1. To się niestety nie udało, no bardzo, bardzo nieudane były te prebaraże w jego wykonaniu, to trzeba powiedzieć. Brak punktów w eliminacjach F1 i później w eliminacjach do F2, zaledwie 6 punktów w 3 wyścigach, więc no nie był to dobry wynik Andrzeja Magiery-Gorzki, ale myślę, że to jest jeden z tych kierowców, którzy na pewno nie poddadzą się i będą chcieli pokazać tutaj jak najlepiej, co potrafią. Kaczmarek na razie z najszybszym czasem, minuta 15.3, to jest oczywiście daleko od tego, co oglądaliśmy w splitach F1 i F2, no ale oczywiście mamy tutaj dopiero sam początek kwalifikacji, także na najszybsze czasy trzeba nam będzie poczekać. Mamy mimo tutaj wielu nowych twarzy, również kilka takich znanych kierowców w ścigałka online league. Mamy Dawida Ziętałę, którego oglądaliśmy w poprzednim sezonie, Maksymiliana Jarosa, Marcel Wiecich dzisiaj w roli rezerwowego właśnie za Macieja Śpiewaka, o którym wspomnieliście wcześniej. No więc tutaj Oliwier Jasiek jeszcze pamiętam występował i oczywiście Jakub Kozłowski. Więc mamy tutaj trochę znanych twarzy, trochę nowych twarzy. No ale to jest absolutny standard, jeśli chodzi o Sol F3. Dawid Ziętała rozpoczyna właśnie swoje okrążenie pomiarowe. Pokonuje Tamburello na piątym biegu, to już jest również standardowe w przypadku obecnej generacji samochodów Formuły 1, porównywany czas do Kaczmarka. Zobaczymy więc, jak będzie wyglądał ten pierwszy sektor. No i wygląda lepiej od kierowcy Mercedesa. 400 przewagi Ziętały nad Kacprem Kaczmarkiem. Zobaczmy więc, jak będzie wyglądał ten drugi sektor. Za chwileczkę będziemy zbliżali się do Aquamin Rally, gdzie wielu kierowców popełnia błędy. Łatwo tutaj wylecieć na zewnętrzną stronę toru i unieważnić swoje okrążenie. To się jednak nie dzieje w tym przypadku. Ziętała przejeżdża czysto ten trudny sektor i za chwilę dowiemy się, czy przejechał go lepiej od Kaczmarka. Nie przejechał go lepiej od Kaczmarka, ale minimalnie tylko gorzej. 600 straty do kierowcy Mercedesa. Pozostaje już tylko Rivazza. Zobaczmy więc, czy Ziętała poradzi sobie z tymi zakrętami dobrze. Czwarty bieg, ostrożne operowanie gazem i w tym momencie wyjeżdżamy już na prostą startową. Otwarty DRS w samochodzie Ziętały, ale to jest okrążenie aż o 0,4 wolniejsze od Kaczmarka. Ten trzeci sektor absolutnie nieudany. No, Kaczmarek popisał się już na samym początku dobrym wynikiem, a tutaj jednak okazuje się lepszy kierowca na ten moment. To Kozłowski skakuje na pozycję numer 1, o blisko 0,1 przeskoczył Kaczmarka. Jasiak w tym momencie się poprawia. No i właśnie, tutaj jest ten moment, kiedy trzeba wspomnieć o duecie kierowców Aston Martin, bo przyznam się szczerze, jest to chyba jeden z bardziej doświadczonych duetów przed tym sezonem. Jeżeli chodzi o Kozłowskiego, to jest przecież czwarty kierowca minionego sezonu splitu F4, natomiast Jasiak zajął pozycję numer 2, więc naprawdę to są już tacy kierowcy, którzy, że tak to ujmę, otrzaskali się na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. No jestem ciekaw, jak tutaj ten kolejny, wyższy split ich zweryfikuje. No jak także będzie się układać współpraca pomiędzy tymi kierowcami, którzy na pewno będą mieli coś do udowodnienia i własne swoje indywidualne ambicje. No a też podróżując z Dawidem Ziętałą chwilkę wcześniej, kiedy on zaliczał to okrążenie pomiarowe, mogliśmy zobaczyć, jak tutaj skonstruowany jest ten tor. Jeszcze raz. Płynność przejazdu to jest charakterystyka tego toru w Imoli, na którym rozgrywane były Grand Prix między innymi nie tylko Włoch, ale i Grand Prix Emilii Romani czy Grand Prix San Marino. Także dość uniwersalnie, jeżeli chodzi o nazwę, prezentuje się autodromu Eno Endino Ferrari. Natomiast tutaj, proszę bardzo, mamy problemy kierowcy McLarena. Co się tutaj dzieje? Wiktor Trzecieski z dużymi problemami. To jest właśnie Aquamineralia, więc jeden z najtrudniejszych zakrętów na całym torze. Zresztą to jest najtrudniejsza sekcja na całym torze. Aquamineralia, które prowadzi do Variante Alta. Myślę, że to jest też jedna z najtrudniejszych sekcji w całym kalendarzu. Natomiast co do Oliwiera Jasiaka i Jakuba Kozłowskiego, myślę, że tak jak wspomniałeś, po ich wynikach w czwartym splicie można było się spodziewać, że dla nich ten przeskok o jeden stopień wyżej, jeżeli chodzi o szczebel rozgrywkowy, nie będzie aż tak brutalny. No i proszę bardzo, na bardzo wysokich pozycjach mamy Jasiaka i Kozłowskiego, są... Ojej, zabrakło mi słowa. Chcą w każdym razie nawiązać.
Wreszcie znalazłem. Do sukcesów Krutula i Michalczuka w sezonie 7 w splicie pierwszym. Także liczymy na to, że pokażą się nam naprawdę z bardzo dobrej strony, bo na razie otwarcie kwalifikacji bardzo mocne. Oni z tymi czasami, przynajmniej Oliver Jasiak, byłby bardzo mocnym kandydatem do awansu do Q2 w splicie pierwszym. Na pewno mieliby cała trójka kierowców, która zajmuje czołowe trzy miejsca w tym momencie, miałaby premię awansu do Q2 w splicie drugim, także split trzeci naprawdę kapitalnie rozpoczyna nam zmagania w sezonie 9. Powiedziałbym wręcz, że chyba jest to nawet delikatnie wyższy poziom od splitu F2 i to pomimo tego, że mieliśmy Kamila Kamonia, Bartka, ojej, zapomniałem nazwiska, w splicie drugim mieliśmy również Olafa Morysia. Także split trzeci naprawdę świetnie zaczyna kwalifikacje, a teraz mamy okazję jechać z Pawłem Drzewickim. Za momencik przejedzie przez tą najtrudniejszą sekcję w całym sezonie, na całym torze. Aqua Minerali raczej dosyć spokojnie przyjechana, tylko pytanie, czy to było szybkie. Wygląda na to, że bardzo szybkie. 1/10 przewagi nad czasem Olivera Jasiaka. Bardzo schludnie przejechane warianty Alta. Delikatny problem na wyjściu, ale wydaje mi się, że tymczasem Paweł zapewni sobie spokojny awans do sesji Q2. No, na to się zapowiada, chociaż widzieliśmy wcześniej, że można tutaj na tych dwóch ostatnich zakrętach stracić naprawdę dużo, czy tak, bo w przypadku Drzewickiego o tym dowiemy się już za chwileczkę, ale wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że dość dobrze przyjechał tą sekcję i tak faktycznie było. Czwarta pozycja Drzewickiego i na razie wygląda na to, że powinien być dość spokojny. Czołowa trójka na pewno jest spokojna o awans. Tych panów już w kwalifikacjach nie zobaczymy. Oni opuścili swoje bolidy. Podobnie jak Kacper Kaczmarek, który jest na szóstej pozycji. No przy tym jak małe różnice daje nam tutaj tor na Imoli, no to nie jestem pewien, czy jest to taka dobra decyzja, no ale zobaczymy. A na naszych ekranach oczywiście ulubienie z publiczności, czyli Andrzej Magiera-Gorzka, no i zobaczymy, to jest kierowca, który zdecydowanie chce się podnieść po nieudanym sezonie 8 i po nieudanych barażach, więc zobaczmy, czy to okrążenie będzie wystarczające, aby zapewnić mu awans do Q2. Nie mamy w tym momencie porównania do reszty kierowców, ale myślę, że będziemy mogli tutaj wywnioskować to po tym, co wykręcił w pierwszym sektorze. No i z tego, co widziałem, ten pierwszy sektor chyba minimalnie słabszy od Dawida Ziętały na 15 pozycji. Zła wiadomość dla kierowcy Ferrari. Zobaczymy, czy lepiej to będzie wyglądało na koniec drugiego sektora. Aqua Minerali, duża pewność siebie, dojazd do lewej strony. Dość wcześnie naciska tutaj na gaz Andrzej Magiera-Gorzka i zobaczmy, z 0,07 straty do Ziętały, więc na razie wygląda na to, że Andrzej Magiera-Gorzka pożegna się z kwalifikacjami, chyba że wyczaruje nam tutaj coś absolutnie fenomenalnego w rewarcy Andrzej Magiera-Gorzka, ale tego bym się nie spodziewał. Czwarty bieg, wydaje mi się, że widziałem tam kilku kierowców. Tutaj teraz piątka wrzucona na drugiej części rewarcy. Magiera-Gorzka przekracza linię mety, ale przekracza ją dopiero jako 15 kierowca, to w tym momencie daje mu jeszcze awans do Q2, ale wydaje mi się, że Pokornicki, Trzeciecki będą mieli jeszcze coś do powiedzenia w tej sprawie, oni w tym momencie na okrążeniach wyjazdowych. Dokładnie tak, no na pewno Andrzej Magiera-Gorzka chciałby zaliczyć ten debiut w tym splicie do udanych, szczególnie na torze, gdzie możesz się czuć jak w domu po prostu. To tutaj urzędują w głównej mierze tifozi, kibice Ferrari. No ale teraz poglądamy, co robi Ziętała, ten już w trzecim sektorze. No widzimy poprawę w pierwszym, w drugim nieco gorzej. Ostatni zakręt przed Ziętałą i czy będzie w stanie tutaj się wbić do tej pierwszej piętnastki? Może być ciężko. Ziętała, jeszcze jedna chwila i jednak 11 pozycja Ziętały. A więc ratuje się w ostatnim możliwym momencie. A Pokornicki teraz pokonuje pierwsze metry, pierwsze tak naprawdę dystanse, jeżeli chodzi o to okrążenie pomiarowe, a kwalifikacje, pierwsza część kwalifikacji powolutku dobiega końca, pół minuty jeszcze na rozpoczęcie okrążenia pomiarowego. Ratuje się Marcel Jankowski, ale ten czas może być niewystarczający, aby wejść do drugiej sesji kwalifikacyjnej. Wiemy już, że nie zobaczymy tam Andrzeja Magiery-Gorzki. Za słaby ten czas i nie ma możliwości poprawy Andrzeja, więc pierwsza sesja kwalifikacyjna w jedynym w tym sezonie wyścigu na Półwyspie Apenińskim. Bardzo słaba dla zawodnika Ferrari, a próbuje uratować się Mateusz Iżycki. Delikatna poprawa po drugim sektorze względem czasu Patryka Pilisa, ale chyba w tym momencie wyrzucenie zawodnika
zawodnika Red Bulla z drugiej części kwalifikacyjnej stało się zadaniem ponad możliwości zawodnika Stanis Grunier. Sherry Watson tutaj też na trzecim biegu, bardzo nisko tutaj przyjeżdżana przez zawodnika Williamsa i jest zjazd dalej serwisowej, a więc Mateusz Iżyński żegna nam się kwalifikacjami. Patrzymy więc na Wiktora Trzecieckiego, był nawet rekord w drugim sektorze, to pewnie względem czasu Patryka Pilisa. Trzeciecki się ratuje, ale tym samym Michał Iżyński jest na wylocie z kwalifikacji. Za momencik okrążenie skończy nam Oskar Pokorniński. Iżyński wyrzucony przez nowego lidera kwalifikacji, a Pokorniński tylko pozycja numer 18, a więc w przeciwieństwie do swojego kolegi z zespołu Patryka Pilisa, Oskar Pokorniński będzie nam zamykał stawkę na starcie. Oj, ale ogromne rozczarowanie dla Michała Iżyńskiego. To jest przecież kierowca, który w poprzednim sezonie zarówno w F4, jak i w F3 pokazywał naprawdę niesamowite tempo, więc no to, że odpada on już w Q1, to jest naprawdę duże zaskoczenie. Nie może być również zadowolony z tej sesji Andrzej Magiera-Gorzka. Jego czas najwolniejszy z tych, które widzieliśmy. Nie widzieliśmy na torze Filipa Kalisza. On nie wykręcił ani jednego kółka. Magiera-Gorzka najwolniejszy kierowca na torze, ale być może to jest kwestia tylko kwalifikacji, być może w wyścigu będzie to wyglądało nieco lepiej. Wiemy już w takim razie, kogo nie zobaczymy w tej ostatniej sesji kwalifikacyjnej. Patryk Pilis, najszybszy, za nim Olivier Jasiak, Marcel Wieciech, Kuba Kozłowski, później Marcel Biega, zamykający nam czołową piątkę, później Drzewiecki, Jaros, Kaczmarek, Kozak oraz Wąsowski, a odpadają z tej sesji Iżyński, Iżycki, Pokornicki, Magiera-Gorzka i oczywiście Filip Kalisz, który nie wyjechał na tor. No jestem bardzo ciekaw, jak Filip Kalisz będzie się przebijał w trakcie wyścigu, bo tor Imola nie słynie z tych najłatwiejszych do wyprzedzania, a też trzeba sobie tutaj jasno powiedzieć, że Filip przed sezonem notował naprawdę bardzo dobre czasy na testach. No więc czeka go nie lada wyzwanie w tym tempie wyścigowym, właściwie w tej rywalizacji wyścigowej. Za chwileczkę Q2, no i zobaczymy, jak to się wszystko będzie prezentować. My także przypominamy o tej opcji, która pojawiła się już przy okazji transmisji z splitu F1 czy splitu F2, czyli o możliwości oglądania live timingu po prostu z rywalizacji. Wystarczy wpisać komendę, wykrzyknik live timing i wówczas będziecie mieli link do właściwego miejsca, gdzie znajdziecie po prostu takie dane czasowe, dane pomiarowe z występów poszczególnych kierowców w trakcie i kwalifikacji wyścigów. Wracając do Filipa Kalisza, no to jest zwycięzca Grand Prix Włoch na torze Imola z poprzedniego sezonu w Rookie Cupie, także można było się od niego spodziewać nieco więcej, a w tym momencie no oczywiście zabrał sobie szansę w ogóle zaprezentowania się w kwalifikacjach przez swój wyjazd na oponach przejściowych na początku kwalifikacji i zapłacił za to słono. Jeden błąd, który kosztował go starty z ostatniej pozycji. Myślę, że pokaże nam w wyścigu, że jednak da się przebijać na tej Imoli. Tak jak wspomniałeś, Damianie oraz Jakubie, przebijanie się tutaj nie należy do najłatwiejszych. Tylko jedna strefa DRS-y przed wariantę, czy na dojeździe w zasadzie do wariantę Tamburello. Też dosyć wąski tor i zakręty niezbyt pozwalające na opóźnienie do hamowań. Oczywiście jest wariantę Alta, ale tak jak już pokazał w splicie pierwszym Franek Morawek, nawet jeżeli mamy sporą przewagę przyczepności, sporą przewagę tempa względem naszego rywala, to tam trzeba naprawdę co do milimetra wyliczyć ten atak, a tak w zasadzie to wariantę Alta naprawdę nie jest zbytnio możliwe atakowanie, czy to po wewnętrznej, czy to tym bardziej po zewnętrznej stronie. No właśnie, to jest ten problem, który mamy tutaj na Imoli, bo z jednej strony można zbliżyć się do rywala, można ustawić się z nim koło w koło, ale z drugiej strony właśnie na wjeździe bądź wyjeździe z zakrętu bardzo łatwo również zahaczyć po prostu o drugiego kierowcę. Właśnie tak jak to było w przypadku Szymona Wiatra i Franka Morawiaka, po prostu jest to zakręt, który sprzyja tego typu sytuacjom, żeby po prostu ściąć troszeczkę przez przypadek swojego rywala. Nie jest to łatwe, ale jest to oczywiście możliwe. Po prostu trzeba dość mądrze tutaj podejść do tematu właśnie wyprzedzania. Oczywiście oszczędzanie energii będzie miało tutaj ogromne znaczenie. To jest bardzo długa, prosta DRS, więc łatwo tutaj podciągając się na przykład ze swoim rywalem odpuścić na moment i zamiast próbować atakować za wszelką cenę, no to troszeczkę spróbować naładować tej swojej baterii
zamiast właśnie przygotować atak już na tym okrążeniu, tylko zdecydować się na to troszeczkę później. Oglądamy w tym momencie na naszych ekranach Michała Kozaka, a więc kolegę zespołowego w dzisiejszym wyścigu, Andrzeja Magier-Gorzki. On zastępuje dzisiaj Jakuba Adamczaka, którego zobaczymy prawdopodobnie już za tydzień w barwach Ferrari. Jednak to Michał Kozak ma dzisiaj okazję przed właściwie domowym wyścigu swojej ekipy pokazać się z jak najlepszej strony, no i pokazać, że być może warto byłoby go tutaj angażować w wyścigi splitu F3 troszeczkę częściej. Przejeżdża Comin Rally już w kierunku Variante Alta, no i zobaczymy, czy to okrążenie będzie stało na podobnym poziomie do tego, co kierowcy pokazywali już w Q1. Najszybsze okrążenie wykręca nam w tym momencie, jeśli dobrze widzę, Kacper Kaczmarek. Ziętała z kolei z czasem minuta 16.7, no to na pewno jest dalekie od jego możliwości, to prawdopodobnie było nieudane okrążenie. Z kolei Michał Kozak przekracza już linię mety i wykręca nam drugi najszybszy czas, minuta 15.7, więc no ponownie to są czasy, które jeszcze nie będą na optymalnym poziomie w porównaniu do tego, co widzieliśmy wcześniej. Sesja dopiero się zaczyna, chociaż Oliwier Jasiek, jeśli dobrze widzę, minuta 15.1, to już wygląda troszeczkę lepiej. No tak, wspomniałeś, tu wszystko jeszcze będzie poprawiane przez poszczególnych kierowców. Gdzieś tam Piekarczyk nam skoczył na pozycję numer 4. W międzyczasie też widzieliśmy prognozę pogody. Akurat jeżeli chodzi o kwalifikacje, bezchmurnie, nie będzie tutaj żadnych warunków deszczowych. No i też chyba to jest dobra informacja dla kierowców. To, co właśnie Kuba wspomniał również, no to jest taki tor, który charakteryzuje się też tym, że jest niezwykle wąski i to też wpływa na to, że łatwo można wypaść po prostu z linii jazdy, przekroczyć limity toru i przez co stracić po prostu to okrążenie pomiarowe. No i też to wpływa oczywiście na to, że wyprzedzanie nie jest wcale takie łatwe. Mało takich miejsc komfortowych do ataku, do wyprzedzania. Spoglądamy teraz na czasy poszczególnych kierowców, bo już tutaj większość z tej piętnastki wykręciła okrążenia pomiarowe. Kończy swoje okrążenie trzeciecki, w tym momencie pokonuje Rybacę, czyli ostatnie zakręty. Bardzo ładne pierwsze dwa sektory. Pytanie, jak tutaj przebiegła końcówka. Ostatecznie trzeciecki skakuje na siódmą pozycję, a więc no już ostatnia nadzieja McLarena w tych kwalifikacjach zaprezentowała się naprawdę nieźle. Ostatnia nadzieja McLarena tuż za ostatnią nadzieją Ferrari. Michał Kozak pięknie się wpisał w taką niepisaną zasadę z splitu trzeciego, więc kierowca rezerwowy jedzie lepiej od kierowcy ze składu podstawowego. W zeszłym sezonie często to widzieliśmy, że Mateusz Zieliński, więc nasz kolega redakcyjny tutaj miał spore problemy w splicie trzecim, aby kwalifikować i dojeżdżać na wysokich pozycjach, a rezerwowi z tym większego problemu nie mieli. Ale o tym możesz, na to możesz troszeczkę zejść na bok, przejdźmy ponownie do kwalifikacji. Patryk Pilic, a więc zwycięzca pierwszej części kwalifikacji, dopiero na 9 minut przed końcem zdecydował się na swojego tak zwanego bankera, a więc okrążenie rozpoczynające część kwalifikacji na zużytej oponie. Dosyć słaby ten pierwszy sektor, było kilka dziesiątych straty już chociażby do Maxa Jarosa. Aqua Minerali też tak trochę kwadratowo, bym powiedział, przejechana przez zawodnika Red Bulla i tu będzie spora strata do Maksymiliana Jarosa ze stajni Alpine, także myślę, że Patryk też nie będzie przykładał wielkiej wagi do tego okrążenia. To jest po prostu czas, aby nabić sobie deltę, aby na tym już swoim normalnym, bardzo szybkim okrążeniu na świeżej oponie wiedzieć, o ile się poprawiamy i za momencik Pilisa będziemy oglądali na mecie tego okrążenia. Bardzo blisko unieważnienia zresztą było w Rivacji, a nawet nie kończy tego okrążenia Patryk Pilis. Decyduje się na zjazd do alei serwisowej, no i mamy takie uspokojenie w tej drugiej części kwalifikacji. Zawodnicy dopiero wyjeżdżają z alei serwisowej, nikogo nie mamy na kółku pomiarowym. Dopiero za mniej więcej minutę rozpocznie się prawdziwa batalia o tą czołową dziesiątkę kwalifikacji. No mamy troszeczkę spokoju, no to może zastanówmy się, patrząc tutaj, no nie widzieliśmy jeszcze dużo, jeśli chodzi o czasy, które zobaczyliśmy od kierowców, ale jeśli chodzi o to już co widzieliśmy, no to kogo przewidujecie tutaj w walce o pole position? Jasiak wygląda dobrze, myślę, że Kaczmarek też również powinien być gdzieś tutaj w tej walce, no ale ciekaw jestem, panowie, co wy myślicie, kto tutaj powinien zawalczyć nam o miano najszybszego na torze? No na razie najlepiej chyba prezentują się właśnie Astony i Jasiek i Kozłowski prezentują się wybornie. Kaczmarek też potrafi wykręcić naprawdę niezły czas i chyba faworytów możemy szukać właśnie w tej trójce. No ale może ktoś szykuje taką specjalną bombę na Q3. Nie chce się zdradzać na razie, chce na razie po prostu przebrnąć
do kolejnych etapów. Zobaczymy. Tak naprawdę nikt tutaj poza tą trójką nie zabłysnął moim zdaniem, ale jestem też ciekaw waszych opinii. No, no może ktoś będzie próbował zrobić takiego Zejdera trochę przez cały poprzedni sezon, o, który właśnie w Q1 i Q2 w ogóle nie zachwycała, gdzieś tam później wykręcony jeszcze przez czasy w Q3. Albo Przemka Kubacza z tego tygodnia. Przecież Przemek też ledwo co w ogóle wszedł do Q3, tak naprawdę ostatnimi okrążeniami wychodził i z Q1 i z Q2, w Q3 już w ogóle nie zachwycił, ale co wracając do twojego pytania, Jakubie, myślę, że Oliwiera Jasiaka po tych dwóch pierwszych sesjach kwalifikacyjnych trzeba wstawiać w roli faworyta, tylko że Jasiak, mam nadzieję, że się nie mylę, ale on chyba pojechał to pierwsze okrążenie w drugiej sesji kwalifikacyjnej jako jedyny na świeżej oponie. Teraz dopiero poznamy prawdziwe tempo jego rywali, m.in. Dawida Zientały, z którym jedziemy. Ja bym na razie przynajmniej Alfa Romeo nie stawiał w roli jakichś murowanych faworytów do pierwszego miejsca w kwalifikacjach. Wąsowski i Zientała to są zawodnicy, którzy na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy zrobili spory progres, ale wątpię, czy to jest progres pozwalający już w tym momencie walczyć o najwyższe pozycje w spicie trzecim zarówno w kwalifikacjach, jak i w wyścigu głównym. Być może Zientała da nam za chwileczkę odpowiedź, jak wygląda jego tempo w tym momencie. Jest drugie miejsce, ale znowu ogromny problem. Dawid Zientała ma w trzecim sektorze. To wariantę Alta, to jest jego przekleństwo. A proszę bardzo, Michał Kozak, pierwszym zawodnikiem, który schodzi nam poniżej bariery 1.15 w kwalifikacjach do spitu trzeciego i myślę, że na tego zawodnika też trzeba będzie zwrócić uwagę. Szkoda, że Kozak jest tylko rezerwowym, bo naprawdę może dzisiaj przysporzyć bardzo dużo radości dla Ferrari. A tak już kończąc odpowiedź na twoje pytanie, długo wypowiadałem. Myślę, że tak jak wspomniałem, Jasiak, do tego dojdzie Kaczmarek, Kozłowski i z biegiem czasu myślę, że również Alfa Romeo, ale dzisiaj przede wszystkim trzeba zwracać uwagę na Kaczmarka i Jasiaka. Ale tymczasem Kuba Kozłowski, jeśli dobrze widzę, wskakuje nam na pierwszą pozycję, no i mamy ponownie formę Astonów. Oliwier Jasiak spada już na ósmą pozycję, więc ta przyczepność na torze zdecydowanie zwiększa się w stosunku do tego, co widzieliśmy na początku sesji. Jeżeli faktycznie było tak, jak mówiłeś, że Oliwier Jasiak wykręcił to okrążenie na świeżym komplecie opon, no to kierowca Aston Martin może być tutaj w tarapatach. Już tylko trzy miejsca dzielą go od odpadnięcia w drugiej sesji kwalifikacyjnej, podczas gdy jego kolega z zespołu pokazuje, trzeba to powiedzieć, naprawdę dobre tempo. Minuta 14.8 to jest naprawdę czas, którego kierowca Aston Martin nie powinien się wstydzić. Na moment szaleli nam tutaj na trybunach tifozi, bo oczywiście kierowca w czerwieni zawitał nam na szczycie tabeli. Michał Kozak faktycznie pokazuje nam dobre tempo i no, jeżeli będzie jeździł w taki sposób, to myślę, że nie będzie to ostatni raz, kiedy widzimy go w splicie F3 w roli rezerwowego, oczywiście jeżeli będzie taka potrzeba. Maksymilian Jarosz również prawie pod kreską, dziewiąta pozycja. Myślę, że to jest kierowca, który również nie może być w tym momencie spokojny o swój awans. Maksymilian Jarosz, który trzeba powiedzieć w poprzednim sezonie, no bardzo nierówno. Mówiliśmy o tych pierwszych 10 wyścigach, które wygrywał inny kierowca co tydzień w splicie F3. No i Maksymilian Jarosz był jednym z nich. Oczywiście wkradło się tam troszeczkę szczęścia dla tego kierowcy, ale no, Maksymilian Jarosz pokazywał w poprzednim sezonie, że stać go na naprawdę dużo. Dzisiaj na razie P9 w Q2. Myślę, że będzie musiał jeszcze powtórzyć okrążenie. No ale być może te doświadczenia z poprzedniego sezonu pozwolą mu złapać troszeczkę więcej regularności i w tym sezonie F3 być może zawojować troszeczkę bardziej z przodu. No, miał jedno zwycięstwo, miał także drugie miejsce na koniec poprzedniego sezonu w Baku, więc być może, skoro zakończył poprzedni sezon bardzo dobrze, no to chciałby po prostu tutaj iść na fali i osiągać sukcesy w kolejnych wyścigach i żeby tutaj ten sezon faktycznie zapisać jako jeden z najlepszych w jego karierze. Teraz spoglądamy, co robi Trzeciecki. On miał wcześniej w poprzednim etapie kwalifikacji duże problemy. Gdzieś tam w wariancie Alta się pogubił, no ale teraz z tego co widzę, to prezentuje się całkiem przyzwoicie. Zielony sektor, ale na razie jest tak na styk, jeżeli chodzi o walkę z Banaszakiem, aby tutaj dostać się do czołowej dziesiątki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać po drugim sektorze. Na razie pokonano Aqua Minerali. No tutaj to wyjście może nie idealne, ale spójrzmy tutaj na czas. No zaledwie 900 na plusie, a więc no ta przewaga jest nieduża. No i teraz błąd na wyjściu z tej szykany i ostatecznie ten błąd pogrąża to okrążenie pomiarowe. Ale
jeszcze przy trzecieckim został, ponieważ prawdopodobnie będzie to jedyny kierowca, który jeszcze raz spróbuje nam wykręcić okrążenie pomiarowe. Zwolnił albo dlatego, że będzie za momencik meldował się w alei serwisowej, by wjechać na świeżej oponie. Nie, mamy już odpalony ERS, także druga próba trzecieckiego na wejście do czołowej dziesiątki Q2, a więc awans do trzeciej części czasówki. Po drugim sektorze to wyglądało całkiem nieźle. 9 setnych przewagi nad czasem Alana Banaszaka, ale teraz trzeba znieść się na wyżyny swoich możliwości i przede wszystkim nie popełnić błędów wariantę alta, tylko że obawiam się, jeżeli Trzecieski za bardzo będzie myślał o zakręcie, w zakręcie wariantę alta, to po prostu w pozostałych miejscach, no właśnie, popełni błąd. I tak też się stało. Wariantę Gilles Villeneuve już pochłonęło zawodnika McLarena, więc Trzecieski niestety żegna się z kwalifikacjami i co najwyżej będzie startował z 14 pozycji, no bo myślę, że tutaj jestem pewien, że on się już nie poprawi, jedynie Jankowski może go tutaj jeszcze pokonać. No to jest właśnie ten głos eksperta, Kuba. Przewidziałeś tutaj idealnie sytuację Trzecieckiego i to, co wydarzyło się na torze. Nieszczęśliwy koniec kwalifikacji dla tego kierowcy, no i on w najlepszym wypadku będzie 14, ale może go jeszcze przecież wyprzedzić Marcel Jankowski. Zobaczymy, czy tak właśnie będzie. Tymczasem Banaszak przejechał już pierwszy sektor 300 wolniej od Kozłowskiego, więc... jego tempo w tym momencie całkiem niezłe, chociaż gorzej przejeżdża ten sektor niż zrobił to wcześniej Alan Banaszak. Ciekaw jestem więc, jak szybkie było to okrążenie na pierwszej jego próbie. Zobaczmy drugi sektor Banaszaka i niecała 1/10 straty. Jeśli dowiezie to okrążenie do końca, to powinien być całkiem spokojny o awans do Q3. Nie jest to jednak oczywiste. Widzieliśmy już psute okrążenia w wariantę alta. Widzieliśmy również duże straty w Rivadze. Czwarty bieg kierowcy Alfa Tauri już będzie, nie jest wrzucana piątka. Pozostaje nam na czwórce Alan Banaszak. Dojeżdża do prawej strony, aby skrócić dystans do linii mety i melduje się 0,2 za Kubą Kozłowskim, ale co dla niego ważniejsze, na pozycji siódmej, dającej mu w tym momencie awans do Q3. No i myślę, że to daje swego rodzaju spokój. No zobaczymy, czy ktoś tutaj będzie jeszcze w stanie się poprawić. Na razie Marcel Jankowski, ale on przeskakuje zaledwie na 13 lokatę, więc on pożegna się z kwalifikacjami na tym etapie. W tym momencie spoglądamy, co tam słychać u Jasiaka. Ten tutaj z rekordem w drugim sektorze, no ale musi tutaj także dowieść w sektorze numer 3. Oczywiście on tutaj jest porównywany do czasu Kozłowskiego, do jego partnera z ekipy. No ale Jasiak, wydaje mi się, że tutaj może po prostu sobie zaklepać to miejsce w Q3. Jeszcze tutaj Rivadza, o delikatne uślizgi, ale wydaje mi się, że to nie wpłynie negatywnie na ten czas. Jasiak melduje się teraz na linii i proszę bardzo, Aston Martin na ten moment zajmuje pierwszy rząd. Tak wirtualnie oczywiście, bo to jest dopiero drugi etap czasówki, a przed nami Q3. Dobry początek kwalifikacji w pierwszej i drugiej sesji sezon temu miała również Alfa Romeo, a skończyło się na piątym rzędzie na starcie, także tutaj jeszcze stonowałbym nastroje w Alfie Romeo, a my już poznaliśmy zawodników, którzy nie dostaną się do trzeciej części kwalifikacji i mamy tutaj innych kierowców, innego kierowca Alfa Romeo. Wówczas to był Maksymilian Soszko i Marek Znamierowski, teraz Dawid Zientała, tylko 32 tysięczne stracił do swojego kolegi z zespołu, ale wystarczyło, aby nie pojawić się w czołowej dziesiątce. 12 Patryk Pili, zwycięzca Q1, nie był w stanie zrobić tak naprawdę poprawy względem swojego czasu w pierwszym segmencie kwalifikacji. 13 Piekarczyk, 14 Marcel Jankowski i 15 Wiktor Trzecieski. To jest piątka, która odpada nam z Q2. Ale najszybszy w tej sesji był duet Aston Martin, Kuba Kozłowski i Oliwier Jasiak, przedzieleni zaledwie 0,05, podobnie jak Michał Kozak. Za nimi Wieciech, Biega, Drzewiecki, Kasper Kaczmarek, Alan Banaszak, Maksymilian Jaros oraz Igor Wąsowski. Tak prezentuje się czołowa dziesiątka, a ta dziesiątka, która odpada, to oczywiście Zientała, Pilis, Piekarczyk, Jankowski oraz Trzeciecki. Trzeciecki z czasem tutaj o sekundę wolniejszym od reszty stawki. Kończymy Q2, zapraszamy na króciusieńką przerwę i zapraszamy na Q3.
I wracamy już na Imole, gdzie rozpoczyna się Q3 i oczywiście walka o pole position. Mamy na naszym ekranie jednego z kierowców Aston Martin, czyli Oliviera Jasiaka. No i to jest jeden z kierowców, który prawdopodobnie będzie brał udział właśnie w tej walce. Mamy jeszcze moment okrążeń wyjazdowych, więc to dobry moment, aby zaprosić Was, drodzy widzowie, do zostawienia followka na naszym kanale, lub do subskrybowania, jeśli jesteście chętni. Pamiętajcie również o tym, że dostępny na naszej stronie jest live timing, także zapraszamy do śledzenia tutaj czasów kierowców zarówno w kwalifikacjach, jak i w wyścigu za pomocą live timingu. Przechodzimy więc powolutku do walki w Q3. Na naszych ekranach Michał Kozak, który już za chwilę rozpocznie swoje okrążenie pomiarowe. Dokładnie tak. No, ja mam wrażenie, że on będzie kończył. No, dokładnie tak. Minuta już na zegarze, no chyba, że tutaj jest jeszcze rozgrzeweczka, ale nie wydaje mi się, bo tutaj kierowca Ferrari chyba leci, pędzi po ten pierwszy bunker lab, ale jednak nie. Jednak jest zjazd, jednak tutaj po prostu tak zapoznawczo wyjechał na tor. No, tutaj chciałem oczywiście nawiązać do tego, że w Q2 pożegnaliśmy się z Patrykiem Pilisem, który tam odpadł bodajże na pozycji 11 lub 12. A to jest kierowca, który wraca do ścigania w solu po kilku sezonach przerwy. Kierowca, którego może młodsi fani mogą nie pamiętać, ale jednak to jest swego rodzaju legenda. Mistrz Sol Super Cup, rozgrywek oczywiście, które już się nie odbywają, ale na pewno w gronie swoich trofeów, osiągnięć w swojej karierze. Patryk ma to zapisane i na pewno z tego bogatego bagażu doświadczeń będzie korzystał. Jestem ciekaw, jak ten powrót do ścigania będzie wyglądał w wykonaniu kierowcy Red Bulla. No ale my już musimy tutaj się skupić przede wszystkim na Q3. Niecałe 8 minut do końca tej rywalizacji i na ten moment Kaczmarek z najszybszym czasem. Ale spójrzmy, jak wysoko poprzeczkę sobie zawiesili kierowcy już na początku tej rywalizacji. Tutaj 3 kierowców poniżej minuty 15 sekund. I powiem Wam, że nie ma co się wstydzić, Patryk Pilis, że nie awansował do finału kwalifikacji 1.14.697. Z tym czasem Kasper Kaczmarek zawojowałby nawet w drugim splicie trzecią część kwalifikacji. Kapitalnie przygotowany zawodnik Mercedesa. Wątpię, żeby ktoś go przebił. A na drugim miejscu, proszę bardzo, Igor Wąsowski, który ledwo co wszedł do finału kwalifikacji. Także tutaj ogromny progres u tego zawodnika. Patrzymy teraz na Oliviera Jasiaka, więc drugiego zawodnika drugiej sesji kwalifikacyjnej. I teraz również jest drugi, ale to jest dopiero początek trzeciej sesji kwalifikacyjnej. Już przebija go Jakub Kozłowski, świetnie cały czas dysponowany Aston Martin. 1.14.7 w wykonaniu obu zawodników, ale jest to wolniej od Kaspra Kaczmarka. Kaspra Kaczmarka, który dosyć szybko wykręcił to okrążenie. No i myślę, że jeszcze jedno, może nawet 0,2. To byłoby coś niesamowitego, jakby Kasper Kaczmarek poprawił się o jeszcze 0,2. Mają tutaj zawodnicy do urwania. Niesamowicie wysoki poziom mamy w trzecim splicie. Ja już, panowie, zacieram ręce na ten finał kwalifikacji, bo przecież czekamy jeszcze na czasy w dobrym wykonaniu chociażby Alana Banaszaka, Marcela Biegi, Maksymiliana Jarosa oraz Michała Kozaka, który już w tym momencie rozgrzewa się tuż przed startem swojego kółka pomiarowego. A ja tylko wtrącę, Kuba, że mówiłeś, że Kasper Kaczmarek zawojowałby tymczasem w drugim splicie. Nawet w Sol F1 wyglądałoby to naprawdę przyzwoicie, bo z takim czasem, patrząc na czasy, które wykręcili kierowcy w najwyższym splicie ścigałki, zająłby on 7 miejsce w kwalifikacjach. Więc no, Kasper Kaczmarek, trzeba powiedzieć, że jak na split Sol F3 wyskoczył nam tutaj z absolutną torpedą na początku tych kwalifikacji. Jest już na okrążeniu wyjazdowym, więc wygląda na to, że podejmie jeszcze jedną próbę pokonania swojego najszybszego czasu. Jeżeli to mu się uda, to naprawdę wydaje mi się, że będzie absolutnie murowanym faworytem do zwycięstwa w tym wyścigu, bo to jest czas naprawdę niesamowity, ale również czasy Kozłowskiego i Jasiaka absolutnie niczego sobie. Minuta 14.7 to są również czasy, które byłyby całkiem przyzwoite nawet w wyższych splitach. Zobaczmy jednak, Michał Kozak na razie jako jedyny bez czasu, on będzie teraz próbował wkupić się trochę w tę walkę o pole position przed swoimi oczywiście wiernymi fanami na Imoli.
Kozak dojeżdża do końcówki drugiego sektora, ale nie jest to najlepszy czas. Prawie ćwierć sekundy straty do Kacpra Kaczmarka w tym momencie, jeśli dobrze liczę, umieściłoby to go w okolicach piątej pozycji, ale trzeba przejechać jeszcze Rivadze. Trzeba jeszcze pokonać te dwa ostatnie zakręty i dokończyć to okrążenie. Piąty bieg w samochodzie Ferrari już rzucony. Michał Kozak przekracza linię mety, ale to jest tylko siódmy czas. Ponad 0,3 straty do Kaczmarka i kierowca Ferrari na razie poza czołową piątką. No też nieudany początek tej trzeciej części kwalifikacji dla Maksymiliana Jarosa, bo widzimy, że no, dosyć słabe to okrążenie pierwsze. Teraz nieco pusto zrobiło nam się na torze. Z tego co widzę, to tam tylko jeden kierowca. Chociaż nie, teraz już kierowcy powolutku wyjeżdżają, no bo powolutku także zbliżamy się do końca tych kwalifikacji. No, wspomniałeś tutaj, Kubo, że Kaczmarek wydaje się być takim murowanym faworytem do pole position. To jest prawda, ale jestem ciekaw, jak już w samym wyścigu to się będzie wszystko prezentować, bo pamiętajmy, że partner zespołowy Kaczmarka będzie startował z pozycji numer 20. Przypomnijmy, że tam Filip Kalisz nie popisał się. Poważny błąd na wyjeździe w Q1, no i tutaj Mercedes mocno rozczłonkowany będzie. Natomiast Aston Martin on może jakoś to później rozgrywać zespołowo już na przestrzeni samego wyścigu. No a tutaj spoglądamy, co zrobi kierowca Alfa Tauri. Drzewiecki w tym momencie rozpoczyna okrążenie pomiarowe. No na razie szykuje nam się kanapka imienia Haasa, więc pierwszy, jeden z zawodników Mercedesa będzie na pierwszym miejscu, drugi z zawodników Mercedesa jest na ostatnim miejscu, ale to jeszcze nie jest pewne. Kaczmarek świetnie rozpoczął te kwalifikacje, ale w tym momencie on już był na swoim drugim okrążeniu pomiarowym i to okrążenie spalił. Wyjechał on dosyć szybko na tą swoją drugą próbę, prawdopodobnie po to, aby mieć jeszcze czas, żeby wykonać trzecie okrążenie. W tym momencie mamy go już w alei serwisowej, więc za momencik powinienem jeszcze raz wyjechać na tor, chyba że nie ma już świeżego kompletu opon. Jeżeli tak wygląda sytuacja, to naprawdę nie przedstawia się to zbyt kolorowo, ale Paweł Drzewiecki teraz, 1.15.01, pierwsze okrążenie, wyglądało to nie najgorzej, a teraz tylko kilka setnych straty do Kacpra Kaczmarka. Być może jest tutaj nawet szansa na przybicie czasu zawodnika Mercedesa, a na pewno na awans o kilka pozycji. Opuszczamy już drugą Rivadzę. Tutaj, proszę bardzo, Paweł przyjeżdżał na piątym biegu. On się nie zawahał i czy będzie pole position? Nie, ale jest czwarta pozycja. Tylko że dla Pawła to już jest koniec kwalifikacji. No i nie powinien być mocno niezadowolony z tej pozycji Drzewiecki, jeżeli na niej pozostanie, no ale tak jak wspomniałeś, on nie będzie mógł się już poprawiać. Podobnie będzie prawdopodobnie w przypadku Alana Banaszaka, który przekracza linię mety i ustanawia szósty najszybszy czas okrążenia. Wracając na chwilę do sytuacji Kaczmarka, ja tam podejrzałem sobie na live timingu tą sytuację z tym unieważnionym okrążeniem i pierwszy sektor przejechał tam około 0,03 wolniej. Być może w drugim sektorze kierowca Mercedesa po prostu chciał za mocno i trochę przesadził w tym drugim sektorze, próbując poprawić swój czas. Maksymilian Jaros, jeśli dobrze widzę, poprawia się w stosunku do Jasiaka, który przed momentem wykręcił nam najszybszy czas okrążenia o 0,006 szybciej niż Kacper Kaczmarek. Absolutnie minimalne różnice, ale oczywiście tor w Imoli przyzwyczaił nas do takich obrazków. Niemniej jednak Jaros minimalnie szybszy od Jasiaka na tym okrążeniu. Wracamy do Drzewieckiego, ale to chyba jest okrążenie zjazdowe, więc gdybyśmy mogli wrócić do Maxa Jarosa lub Marcela Biegi, który kończy również swoje okrążenie z fioletowym drugim sektorem. Mija linię mety i to jest czwarte najszybsze okrążenie. Ponownie popsuty trochę ten trzeci sektor. Być może tutaj ustawienia samochodów mają znaczenie w przypadku tych kierowców. Maksymilian Jaros z kolei na wyjeździe na prostą wykręca tylko piąty najszybszy czas. Ponownie ten trzeci sektor sprawia problemy. Michał Kozak na swoim okrążeniu pomiarowym chyba dopiero właśnie się znalazł. Chyba zaczyna dopiero swoje okrążenie. Podobnie jak Kacper Kaczmarek, który za chwileczkę być może przygotuje nam kolejną odpowiedź
na wyczyny kierowców Aston Martin. 6 tysięcznych dzieli jego i Oliwiera Jasiaka. Kaczmarek do lewej strony rozpędza się jak najmocniej, aby jak najbardziej przedłużyć tą jazdę na prostej i zwiększyć jeszcze prędkość maksymalną na dojeździe do Variante Tamburello. Zobaczmy, jak będą wyglądały te pierwsze zakręty w wykonaniu kierowcy Mercedesa. Piąty bieg, pełen gaz w zakręcie numer 3. Jedziemy dalej z Kacprem Kaczmarkiem. Już niedługo dojedziemy do końca pierwszego sektora i dowiemy się, czy ten czas będzie jakkolwiek równał się temu, co pokazał Oliwier Jasiak. Nie, ale tylko minimalnie, bo 36 tysięcznych straty do kierowcy Aston Martin na tym etapie to absolutnie nie jest jeszcze przegrana sytuacja w walce o pole position. Tymczasem Michał Kozak w drugim sektorze 77 tysięcznych szybciej od Oliwiera Jasiaka. Jednak ostatnie zakręty mogą być bardzo trudne do przejechania dla kierowcy Ferrari, tak jak było to w przypadku pierwszej jego próby. Dojeżdża do linii mety i to jest szósty czas, 164 tysięczne straty. A Kacper Kaczmarek na Variante Alta traci tył samochodu i to prawdopodobnie oznacza koniec walki o pole position, pomimo tego, że drugi sektor przejechany najszybciej ze wszystkich kierowców. Kaczmarek chyba jednak troszeczkę przesadził i intuicja nie byli, zjedzie dalej serwisowej. Nie, kończy jeszcze to okrążenie, ale nie będzie tutaj poprawy. Kaczmarek kończy swoje podejście kwalifikacyjne, a to oznacza, że Oliwier Jasiak zdobywa pole position w pierwszej rundzie Sole F3 na Imoli. No ale Kaczmarek już wiedział, że to okrążenie jest raczej nie do odratowania, bo w pierwszym sektorze się nie popisał, a to do niego należał rekord pierwszego sektoru. Ale zwróćmy uwagę, że Oliwier Jasiak w trzecim sektorze uzyskał niemalże 1/10 sekundy zysku nad drugim Kacprem Kaczmarkiem i to było decydujące, tak mi się wydaje. Natomiast tutaj spoglądamy na pierwszą dziesiątkę, która będzie przystępować do tej rywalizacji Grand Prix Włoch. Jasiak, Kaczmarek, Kozłowski, więc dwa Aston Martiny na pierwszych trzech pozycjach. Biega Jaros, Kozak, Drzewiecki, Wąsowski, Banaszak i tą dziesiątkę kończy kierowca Alpin, czyli Wieciech. A więc tak jak w poprzednim sezonie, bardzo mocne otwarcie Astona Martina w splicie trzecim. Tam Miłosz Zejder zaprezentował się kapitalnie w Grand Prix Miami. Tutaj Oliwier Jasiak i Kuba Kozłowski, czołowa trójka w kwalifikacjach dla obu tych kierowców. Kontrując troszeczkę ciebie, Kuba, jeżeli chodzi o tempo w trzecim sektorze, mam wrażenie, że ważniejsze od samego setupu jest po prostu pewność przy jechaniu Variante Alta. Ten zakręt niemal dyktuje nam tempo w całym trzecim sektorze, dyktuje nam pewność siebie od właśnie Variante Alta aż po Rivace i to tutaj prawdopodobnie Oliwier Jasiak górował nad Kacprem Kaczmarkiem, a to w wyścigu głównym na dystansie 50% będzie miało niebagatelne znaczenie do wyścigu, do którego za momencik zresztą już przystąpimy. Pewność siebie i powtarzalność faktycznie to są dwie cechy, które są absolutnie niezbędne w wyścigach na Imoli, ale również chłodna głowa, szczególnie podczas tych pierwszych okrążeń. To jest ten moment, kiedy no, większość kierowców będzie chciała zyskać jak najwięcej. To jest oczywiście najlepszy na to moment, ale być może na Imoli wcale nie najlepszy, ponieważ jak widzieliśmy w wyścigach Sol F1 i F2, może tutaj dojść do jakiegoś kontaktu bardzo łatwo. O to w przypadku właśnie tego toru. Już za chwileczkę rozpoczynamy wyścig 10 sekund do początku tej sesji. No i myślę, że mamy przed nami naprawdę ekscytujący start. Czołowa trójka niesamowicie blisko w kwalifikacjach. Czy tak samo będzie na początku tego wyścigu? Zapalają się czerwone światła nad kierowcami po raz pierwszy w sezonie 9 Sol F3. Mamy start tego wyścigu i Kacper Kaczmarek zrównuje się już z Oliwierem Jasiakiem. Będą koło w koło do zakrętu numer 1 czy nie? Czy Kacper Kaczmarek jednak wyprzedzi Jasiaka przed dojazdem do Tamburello? Tak się właśnie dzieje. Kuba Kozłowski nie jest w stanie wkupić się w tę walkę. Tymczasem Marcel Wieciech w walce z Drzewieckim. Jankowski tutaj również bacznie obserwuje tę sytuację. Z przodu wygląda na to, że na razie bez zmian. Koło w koło do Villeneuve to nigdy nie jest dobry pomysł, ale wygląda na to, że kierowcy przejechali te zakręty bezpiecznie. Nie mamy tutaj na razie żadnych incydentów. Kacper Kaczmarek wykrada jednak prowadzenie w tym wyścigu na początku tych zmagań, zanim Jasiak, później Kozłowski. Marcel biega na czwartej pozycji, Michał Kozak piąty, on również w całkiem niezłym położeniu na oponach średnich na początku tego wyścigu, biega przed nim na hardach, więc kierowca Haasa będzie musiał tutaj patrzeć w swoje lusterka i bronić się przed kierowcą Ferrari na początku tego wyścigu. Mamy dość duże rozdzielenie wśród kierowców, jeśli chodzi o strategię w tym wyścigu. Nie jestem pewien, czy to nie jest dokładnie
pół na pół. Jeśli dobrze liczę, to dokładnie połowa kierowców na hardach. Chyba jest dokładnie tak, jak mówię. Połowa kierowców na hardach. O ile dobrze liczę, to 9 na medach, a 11 na hardach. Okej, okay, no to byłem blisko. W każdym razie bardzo duże rozdzielenie pod względem strategii. Mamy trochę szarych chmur nad torem. Nie jestem pewien, czy widzieliśmy prognozę pogody, jeśli chodzi o to, co będziemy widzieli w wyścigu, ale być może jest to właśnie spowodowane nieco tym, jak będą zmieniały się warunki pogodowe podczas tej rywalizacji. Nie mamy na razie takich informacji, no to zostanie nam troszeczkę dramaturgii w takim razie, jeśli chodzi o te warunki pogodowe. Niebo na razie troszeczkę poszarzałe. Być może kierowcy już w tej chwili mają to na uwadze. Tam w oddali widzę walkę między Wieciechem a Drzewieckim. Olaj na medach, więc na tych samych warunkach ścigają się ci kierowcy. Marcel biega z kolei już za Michałem Kozakiem, więc kierowca Ferrari włącza się nam do walki o podium. Jest w zasięgu DRS Kozłowskiego. Oczywiście DRS będzie uruchomiony dopiero za chwileczkę, ale kierowca Ferrari w dobrej pozycji, aby powalczyć o podium. No, pogodę możemy także zobaczyć na panelu z live timingiem. Wystarczy wpisać komendę, wykrzyknik live timing. Oj, tam błąd jednego z kierowców na wyjeździe z Alty, ale jednak to nie jest kluczowe, to nie sprawia spadków klasyfikacji. Próbuję tutaj zlokalizować, kto to był, ale jednak ostatecznie chyba nie jestem w stanie tego dokonać. Natomiast co do pogody, to tutaj deszczu raczej chyba się nie będziemy spodziewać. Później nawet zobaczymy słoneczko. Pytanie, czy to słoneczko będzie świeciło dla kierowcy Ferrari, który ku uciesze tifozi będzie wstępował na podium. Na razie Michał Kozak z dobrym startem awansował na czwartą lokatę, ale też trzeba zwrócić uwagę na pewno na kierowcę Mercedesa, który gdzieś tam z tyłu się przebija. To Filip Kalisz. Wspomniałem, że on będzie musiał atakować, on będzie musiał tam gdzieś walczyć o punkty. Przecież wystartował na pozycji 20 i na razie to robi bardzo skutecznie, bo już jest na 15 pozycji. No ale trzeba przyznać, że póki co cała stawka jest mocno zbita. No ale właśnie, to jest Imola, tutaj o wyprzedzanie będzie bardzo ciężko, ale mimo tego Kalisz jakoś sobie radzi. Kalisz absolutnie psuje nam tą statystykę. Z ostatniej pozycji na razie przebił się na 15 miejsce. Dużo gorzej to przebijanie wychodzi Magierze Gorzce. W tym momencie tylko pozycja numer 19, ale w sprawie tego kierowcy uspokajam emocje. On jeździ na hardach, więc on dopiero w drugiej części wyścigu zamierza tutaj łykać tych kolejnych rywali, awansować o kolejne pozycje, ale ten start wadoby wykonać nieco lepiej. Niestety obraca nam się Igor Pokornicki i gdzie? I to jest oczywiście wariantę Alta. Ten zakręt pochłaniał kierowców w splicie pierwszym, w splicie drugim. Również nie ma litości dla zawodników w splicie trzecim, a Kasper Kaczmarek już ponad sekunda przewagi nad duetem Astona Martina, ale obraca nam się, no właśnie, również Jankowski, a więc zawodnik Williamsa, który był przecież przed Patrykiem Pilisem, całkiem blisko trzymał się Alana Banaszaka, w tym momencie spada na przedostatnią lokatę i ten wyścig nie wygląda dla niego dobrze, ale Wąsowski walczy z Drzewiskim, tam chyba był udany, nie, to nie był udany manewr Drzewieckiego, przepraszam, a Iżyński znajduje się przed Wiktorem Trzecieckim. Pierwsza strefa DRS, czy pierwsze okrążenie z włączonym DRS-em na dojeździe do wariantę Tamburello i od razu widzieliśmy kilka manewrów wyprzedzania. Iżyński tutaj na przedzie pewnego pociągu, który się za nim ukształtował, tracił już aż 2 sekundy do Zientały. No na początku wyścigu tego typu różnice, wydaje mi się, że to jest rzadkość, podobnie jak właśnie ta różnica, którą obserwujemy z przodu. Ta ucieczka Kaczmarka przed Oliwierem Jasiakiem może być absolutnie kluczowa dla kierowcy Aston Martin pod względem zarządzania energią. Jeżeli Jasiak musi w tym momencie wypalać swój ERS, aby zachować tą sekundę za Kaczmarkiem, no to może na tym bardzo skorzystać Kuba Kozłowski, który podciągając się za swoim kolegą z zespołu będzie mógł zaoszczędzić trochę więcej tej energii niż kolega z przodu. Tymczasem na naszych ekranach przez moment Kalisz w walce z Iżyckim, on na medach może się tutaj przebijać. Z kolei Wieciech cały czas uwikłany w walkę z Drzewieckim. No i zobaczmy, Drzewiecki jednak również z DRS-em. Myślę więc, że Wieciech na razie odpuści sobie ten atak. No i po tym, co widzimy na jego kierownicy, można wywnioskować, że właśnie tak jest, oszczędza system ERS kierowca Alpine. Podobnie robi w tym momencie Filip Kalisz, więc on również na razie sobie odpuści jakikolwiek atak. Jasiak z powrotem w DRS-ie za Kaczmarkiem, czego nie można powiedzieć o Kozłowskim za nim. Kierowcy Aston Martin tutaj nie współpracują. Oj, ale mamy na dojeździe do Villeneuve. No już myślałem, że będziemy mieli tutaj walkę, to byłaby absolutne szaleństwo. A Wieciech jest już przed Drzewieckim, ale zobaczmy, czy Kalisz tutaj do nawrotu zaatakuje kierowcę Williamsa. Tak się właśnie dzieje.
i Filip Kalisz, no z bardzo pewnym i bardzo spokojnym, trzeba powiedzieć, manewrem, ale oczywiście nie mogło być to łatwe tutaj na tym torze, jak mówiliśmy wcześniej, nie wyprzedza się łatwo, również do nawrotu wylatuje tam z toru Banaszak, to na pewno było ostrzeżenie za limity toru, trzeba tutaj na to uważać, bo można bardzo łatwo zarobić karę 3 sekund właśnie na tym torze. Drzewiecki z małymi problemami utrzymuje się w sekundzie za Wieciechem, ale on nie jest w stanie jeszcze za Wąsowskim takiej różnicy sobie wypracować. To się teraz udaje. Zobaczymy, czy Wieciech będzie miał już DRS i czy będzie mógł za chwileczkę atakować kierowcę Alfy Romeo. Wygląda na to, że chyba tak jest. Zbliża się Wieciech do Wąsowskiego. Tymczasem Maksymilian Jaros odrabia straty z kwalifikacji i melduje się przed Marcelem Biegą, który powoli zaczyna nam spadać w klasyfikacji tego wyścigu. Oczywiście wcześniej tracił w stosunku do kierowców na medach. Tymczasem Maksymilian Jaros na tej samej mieszance wyprzedza kierowcę Hasa, ale widzimy, że Jaros musiał wypstrykać się nam tutaj ze swojej hybrydy, bo bardzo niski stan jego baterii. A gdzieś tam Kozłowski z Kozakiem walczą w przedzie o pozycję numer 3. No Kozak w tym momencie na czwartej lokacie, ale przyznam się szczerze, jestem pod wrażeniem Michała Kozaka. Niewiele tutaj typowało tego kierowcę rezerwowego Ferrari na to, że będzie w stanie tak skutecznie rywalizować na przestrzeni wyścigu z kierowcami Aston Martina, a tutaj okazuje się, że nie trójka kierowców, a czwórka będzie tutaj walczyć ostatecznie o podium. No jeżeli chodzi o Marcela Biegę, no to on ewidentnie tym tempem tracił do Kozaka, bo tam jeszcze 3 sekundy w pewnym momencie się pojawiły pomiędzy oboma kierowcami. Jaros próbuje jakoś tą przewagę zniwelować, ale to będzie dosyć utrudnione, biorąc pod uwagę, że jedzie w tym momencie na hardach. Co się dzieje z tyłu? Tutaj niestrudzenie. Filip Kalisz próbuje kąsać kolejnych rywali. No on w pewnym momencie był już na 15 lokacie, ale tam jakieś chyba kłopoty się pojawiły i ostatecznie znowu nam powędrował na koniec stawki, ale próbuje się odkuć. Mamy 7 okrążenie, a tak naprawdę Filip Kalisz zanotował już chyba 7 albo 8 wyprzedzeń, a tutaj kolejne może być jego udziałem. I w tym momencie Kalisz radzi sobie chyba z Piekarczykiem, chociaż ten nie chce odpuścić. Kalisz, ależ tu jest walka, w tym momencie dojazd do Tamburello. No ale Kalisz będzie tutaj wchodzić po wewnętrznej, ależ rywalizacja. Kalisz teraz próbuje od zewnętrznej, ależ tutaj jest zacięte starcie z Piekarczykiem. Jestem pod wrażeniem ustawień Mercedesa, ponieważ nie miał już absolutnie hybrydy Filip Kalisz, a i tak jechał w miarę tą samą prędkością, co zawodnik Hasa, więc Kasper Piekarczyk, ale w tym momencie ten atak był jednak nie do wykonania. Tamburello trzeba być minimum na równi z kierowcą, którego chcemy wyprzedzić, aby ten atak raz był bezpieczny, a dwa, że był po prostu możliwy do wykonania. Przenosimy się teraz na przód, no bardziej do środka stawki. Marcel Wieciech bardzo blisko Igora Wąsowskiego. Ta niska temperatura powietrza, niska temperatura toru w tym momencie działa na korzyść opon pośrednich. One dzięki temu są w stanie wytrzymać dłużej, a dwa, dużym problemem na Imoli jest rozgrzewanie opon, a więc jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, że Jaros, Biega, Wąsowski są przez tak długi okres czasu w stanie bronić się przed Wieciechem, czy to przed Drzewieckim, ale też mam wrażenie, że Wieciech powoli po prostu zaczyna tracić cierpliwość. Za momencik może być atak na pozycję numer 6 i na pozycję numer 5. Biega, musi bronić się przed Igorem Wąsowskim. Robi to, używając zapewne troszeczkę swojej hybrydy, ale jednak, żeby zaatakować Maksymiliana Jarosa, Biega jest troszeczkę za daleko, a atakuje w końcu Filip Kalisz, wyprzedza Kacpra Piekarczyka do pierwszego zakrętu, a nam już powoli zaczyna wychodzić słoneczko, jakieś problemy Banaszaka. Oj tak, Banaszak spada nam tutaj, ojojoj, i po pierwszych zakrętach widzieliśmy go bokiem ustawionego, na szczęście tutaj Ghosting uratował tych kierowców, którzy jechali za nim, już nawet Jankowski wyprzedza Banaszaka, chociaż to się nie udaje, potężny kontakt między tymi kierowcami, myślę, że Banaszak może mieć tutaj troszeczkę uszkodzoną podłogę jego samochodu, nie wiem, czy warto było tutaj tak agresywnie walczyć o pozycję 19, to są kierowcy, którzy na razie bardzo daleko w stawce, chociaż jak widzieliśmy w przypadku Kalisza i Piekarczyka, tutaj nawet w przypadku walki o P16 czy P15. Absolutnie kierowcy nie mają żadnych skrupułów. Takie jest właśnie Solev 3. Walka do samego końca o absolutnie każdą pozycję. Oliwier Jasiak zbliżył się nam troszeczkę do Kacpra Kaczmarka, ale tutaj cały czas od pozycji 6 do pozycji 9 mamy mały pociąg DRS, chociaż urozmaicony nam troszeczkę sytuacją, jeśli chodzi o mieszanki opon. Teraz z całej tej tutaj grupy kierowców Wąsowski zbliża się nam
nam najbardziej do Marcela Biegi, ale nie będzie tutaj manewru wyprzedzania Biega również w DRS-ie Jarosa, także na razie tutaj powinno być całkiem spokojnie. Zbliżamy się, no może jeszcze troszeczkę nam brakuje do fazy pit stopów, ale myślę, że ci kierowcy właśnie w tamtej grupie na razie zaprzestaną walki, no bo jednak trzeba myśleć o reszcie wyścigu. Każdy tutaj nierozważny manewr może zakończyć ich walkę o całkiem dobre punkty, o walkę, tak, walkę o najwyższe pozycje tutaj prowadzi Jasiak z Kaczmarkiem. Kozłowski odstaje od tej grupy już na 2 sekundy, więc jeśli chodzi tutaj o tempo kierowców Aston Martin, widać, że to Jasiak czuje się troszeczkę lepiej, w całkiem niezłym stanie również jego bateria, około 1/3 całej dostępnej energii w jego samochodzie. W przypadku Kaczmarka jest dość podobnie, wydaje mi się, że minimalnie więcej, ale Kaczmarek również z całkiem dobrze naładowanym systemem ERS, więc ci dwaj kierowcy na razie nie mają za bardzo się o co martwić, ale wydaje mi się, że sugeruje to trochę, że jednak to tempo Kaczmarka jest troszeczkę lepsze, że Jasiak zużywa troszeczkę swojej energii, aby utrzymać się za kierowcą Mercedesa, no bo skoro jest cały czas w DRS-ie, to mógłby używać tej energii mniej, a jednak mają tej energii tyle samo. Ciekawa sytuacja w McLarenie, bo widzimy, że w duecie jadą Iżyński i Trzeciecki, a Iżyński cały czas ze stratą mniej więcej 1,5–2 sekund do Zientały. No na pewno nie na taki rezultat Zak Brown liczył, kiedy ściągał Iżyńskiego z Aston Martina po poprzednim sezonie. Iżyńskiego, który przecież okrzepł, nabrał doświadczenia w minionych rozgrywkach, jeżdżąc we współpracy z Miłoszem Zajderem i pomagając właśnie Miłoszowi w osiągnięciu tytułu mistrzowskiego w splicie F3. No i jestem ciekaw, czy tutaj nie ma jakiejś kalkulacji, czy może lepiej tego Trzecieckiego nie wysłać do przodu, no ale też nie mogą sobie pozwolić na takie team ordery kierowcy w pomarańczowych bolidach, no bo tuż za nimi jest Andrzej Magiera-Gorzka, który co by nie powiedzieć, no to jednak zanotował bardzo dobry start w tym wyścigu, no i on cały czas się gdzieś tutaj za Trzecieckim właśnie czai i czyha na jego błąd. No i kto wie, czy tutaj jeszcze drugi kierowca Ferrari nie powalczy o punkty, jeżeli tak spokojnie będzie cierpliwie budował swoją pozycję na torze. Był jakiś błąd Wąsowskiego, spada za Marcela Wieciecha jeszcze przed wyjazdem z Rivazza, więc wreszcie Marcel Wieciech wyczekał swojego rywala. Natomiast co do McLarena, tutaj zamiana pozycji byłaby chyba strzałem w oba kolana tak naprawdę. Trzecieski wypalony z Ersu, teraz Magiera-Gorzka bez większego problemu wyprzedza go daleko jeszcze przed wariantem. A na nimi Kalisz. Właśnie tutaj Filip Kalisz będzie jeszcze groźnym rywalem dla zawodnika McLarena, tutaj jeszcze bez ataku, a Magiera-Gorzka wraz z tym słońcem przyszło świetne tempo zawodnika Ferrari. W pierwszej części wyścigu bardzo spokojnie, powiedziałbym wręcz, że wycofany Magiera-Gorzka, ale tak jak wspomniałem, wraz z pierwszymi promieniami słonecznymi ten zawodnik nabrał tempa, jakby to Ferrari miało jakąś fotowoltaikę, wraz ze słońcem ono przyspiesza, nabiera coraz więcej energii i faktycznie dosyć dużo hybrydy Magiera ma zaoszczędzone, także Michał Iżyński musi mieć się na baczności. Zawodnik Ferrari na pewno już otrzy sobie na niego zęby, a drugi zawodnik Ferrari, Michał Kozak, cały czas 70 za Jakubem Kozłowskim. On nie jest w stanie zbytnio zbić tego dystansu, a Kozłowski chyba jeszcze miał przyoszczędzoną hybrydę trochę. No teraz musiał się dosyć mocno wypalić Kozak, niemal do zera, aby utrzymać się za Kozłowskim. W DRS-ie to mu się udało, ale tego tempa w Ferrari troszeczkę zaczyna brakować. Powoli zbliżamy, z wielkimi krokami zbliżamy się do pitstopów. Myślę, że na tym lub na następnym okrążeniu zawodnicy zaczną nam zjeżdżać do alei serwisowej, aby wymieniać swoje pośrednie gumy na opony twarde. I wtedy tak naprawdę poznamy prawdziwe tempo zawodników. W tym przypadku czołowej czwórki myślę, że lepszą strategią będzie nadcięcie. Filip Kalisz nie zatrzymuje się i tutaj próbuje być może zaatakować Wiktora Trzecieckiego. To się jednak nie dzieje. Kierowca Mercedesa no, w dość niewygodnym położeniu na oponach średnich. Dopiero na 15 pozycji wspominaliśmy o Andrzeju Magierze-Gorzce wcześniej. On na P13 no, na pewno chciałby być wyżej, ale równocześnie myślę, że wie, że to jest ta faza wyścigu, w której na hardach nie będzie jeszcze prezentował swojego pełnego tempa. Być może dlatego właśnie oszczędza ten system ERS, aby wykorzystać w pełni jego potencjał, kiedy zmieni już opony na te z żółtym paskiem. Na tych samych oponach jedzie w tej chwili
Drzewiecki, którego oglądamy na naszych ekranach. On stracił jednak troszeczkę dystansu do Igora Wąsowskiego, który dalej w pogoni za Wieciechem i Marcelem Biegą pozostaje na swojej pozycji. Tymczasem Patryk Pilis no, po długim rozbracie ze ścigałką w tym momencie na pozycji dziesiątej premiowanej jednym punktem. Co prawda dwie sekundy straty do Drzewieckiego, ale on na oponach twardych będzie mógł na medach dopiero później pokazać swoje prawdziwe tempo. Tymczasem Marcel Wieciech jako pierwszy w tym wyścigu zjeżdża nam do alei serwisowej. No i zobaczymy, czy to będzie sygnał dla kierowców na oponach średnich do tego, aby również zameldować się w alei serwisowej. Będziemy mogli tutaj obserwować sobie czasy Marcela Wieciecha w porównaniu do tego, co pokazują liderzy. No i być może już niedługo zobaczymy również właśnie kogoś z trio Kaczmarek Jasiak Kozłowski w alei serwisowej. Też Filip Kalisz zameldował się w pit stopie. No jeżeli chodzi o Wieciecha, to tutaj warto wspomnieć, z tego co widzę na live timingu, to jest kierowca, który ma już 3 ostrzeżenia. A pamiętajmy, że w wyniku 4 ostrzeżenia no dostajemy już 3-sekundową karę. Tak tutaj na przykład widzimy u Jankowskiego taką sytuację. Natomiast istotna kwestia, że Kacper Kaczmarek już ma 2 ostrzeżenia, natomiast Oliwier Jasiak jeszcze ani jednego. I kto wie, może to też w pewien sposób przeważyć w dalszym etapie tej rywalizacji. No ale na ten moment najistotniejsze jest to, kiedy i jak tutaj kierowcy będą zjeżdżać po świeże opony. Jankowski już tutaj się jednak wycofał z rywalizacji. Prawdopodobnie jakiś problem po prostu z jednostką napędową, gdyż widzieliśmy, że zjechał najpierw do pit stopu. No a tutaj konsekwentnie ci czołowi kierowcy nie zjeżdżają do alei serwisowej. Drzewiecki melduje się u swoich mechaników. A Kaczmarek, Jasiek, Kozłowski oraz Kozak cały czas zostają na torze. Jestem wręcz pod wrażeniem, że ci zawodnicy tak długo przetrzymują swoje pierwsze stinty. Natomiast co do Marcela Wieciecha, tutaj karę czasową gwarantują już 3 ostrzeżenia, 3 wyjazdy poza tor. Także myślę, że raczej z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę to powiedzieć, że Wieciech musi mieć jakieś ostrzeżenie za kolizję z którymś zawodnikiem. To byłoby bardzo ciekawe, bo z tego co wiedziałem, to Marcel raczej dosyć czysto radził sobie z każdym ze swoich rywali. Na czele natomiast Oliwier Jasiak już tylko pół sekundy za Kaczmarkiem. Dużo hybrydy zaoszczędzonej ma zawodnik Astona Martina. Jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda w przypadku zawodnika Mercedesa. Bardzo podobny poziom, a więc ci zawodnicy na razie dosyć spokojnie przyjechali ten pierwszy stint. Jasiak po prostu jechał za Kaczmarkiem tak, aby mogli odjechać od Kozłowskiego, od Kozaka i przede wszystkim od Maksymiliana Jarosa, aby ta różnica pomiędzy resztą stawki była jak największa. Pytanie, czy teraz obydwoje zjadą do alei serwisowej? Ani jeden z kierowców nie zjeżdża, ależ długo tutaj przedłużają swój stint i Jasiak i Kaczmarek. To pytanie, czy Kozłowski i Kozak? Nie, ich również nie mamy w alei serwisowej. Bardzo ciekawy jestem strategii czołowej czwórki, a Jasiak tylko 0,2 za Kaczmarkiem, ale ten dystans był jednak minimalnie za duży, aby móc zaatakować do Tamburello. Zjeżdża natomiast Nagiera Gorzka, a Jasiak czy spróbuje być może do Tosu wyprzedzić Kacpra Kaczmarka? Nie, tutaj chyba wyjście z Wilnawa nie będzie aż tak dobre, aby Jasiak mógł poradzić sobie z Kaczmarkiem. Żaden z kierowców w czołowej czwórce nie chce mrugnąć jako pierwszy, no i trudno się dziwić. Myślę, że tutaj undercut, szczególnie patrząc na to, ile energii zaoszczędzili Kaczmarek i Jasiak, może mieć naprawdę ogromny wpływ na wyniki tego wyścigu. Myślę, że w momencie, w którym Kaczmarek zjedzie do alei serwisowej, dokładnie to samo zrobi Jasiak. Kozłowski będzie miał trochę utrudnioną sytuację, no bo przecież Jasiak jako kolega z zespołu będzie pierwszy w alei serwisowej i Kozłowski prawdopodobnie będzie musiał poczekać przynajmniej jeszcze jedno okrążenie ze swoją wizytą w alei serwisowej. Z jednej strony właśnie ta jazda koło siebie w drużynie może pomagać strategicznie, aby troszeczkę wymanewrować rywala, no ale z drugiej strony właśnie sprawia taki problem jak double stacking, więc Jasiak i Kozłowski no tutaj będą musieli nieco rozdzielić tą swoją strategię. Na razie chyba jednak nie ma to zbyt wielkiego znaczenia. Ma, ponieważ Oliwier Jasiak zjeżdża jako pierwszy z czołowej czwórki do alei serwisowej. Nie robi tego na razie Maksymilian Jaros. On przejeżdża linię mety, no ale on oczywiście na hardach zamelduje się nam w alei serwisowej troszeczkę później. Oliwier Jasiak teraz będzie liczył na to, że wyjedzie w całkiem dobrym miejscu, aby no nie trafić na zbyt wielu rywali na drodze na wyjeździe z alei serwisowej. Obserwuję tutaj
to, co mamy na live timingu i na minimapie, i wygląda na to, że Jasiek no, wyjedzie w stosunkowo relatywnie czystym powietrzu. Około 5 sekund przestrzeni przed sobą wolnej ma Olivier Jasiak, więc no, jeżeli chciałby teraz wykorzystać potencjał swoich świeżych, twardych opon, to jest na to dobry moment. Wykorzysta pewnie też dużo swojego systemu ERS. W tym momencie Kaczmarek, gdyby miał zjechać do alei serwisowej, to będzie cały czas przed Jasiakiem, ale czy to się zmieni, zanim Kaczmarek dojedzie do alei serwisowej? No, o tym przekonamy się już tak naprawdę dopiero, kiedy Kaczmarek będzie wyjeżdżał po swoim pitstopie, ale mamy wirtualny samochód bezpieczeństwa, no i wszystkie te wyliczenia tracą na znaczeniu. Kacper Kaczmarek bez wątpienia zjedzie teraz do alei serwisowej i wymieni swoje opony. Ogromny pech Oliwiera Jasiaka. Kozłowski i Kozak na pewno również skorzystają z tej sytuacji. Jasiak nie może teraz nic zrobić, tylko musi dostosować się do delty wirtualnego samochodu bezpieczeństwa. Musi jechać wolno i on na pewno nie wyprzedzi po tych pitstopach Kacpra Kaczmarka. Być może wypadnie nawet z czołowej czwórki. No jak na życzenie dla Kaczmarka pojawi się ten wirtualny samochód bezpieczeństwa w idealnym momencie, bo przecież akurat Kaczmarek tutaj powolutku wędrował chyba do swojej alei serwisowej tak czy siak, no innej opcji po prostu nie możemy zakładać. No teraz liderem tego wyścigu, przynajmniej przez moment, będzie Trzeciecki. No ale też zwróćmy uwagę, że Pilis otrzymał 3-sekundową karę. Oczywiście tutaj kolejni kierowcy będą meldować się w alei serwisowej. To jest idealny moment na to, aby pokusić się o zmianę opon i za chwileczkę tutaj wszystko nam się uporządkuje. Ale faktycznie, tak jak wspomniałeś, Jasiak pechowo to wszystko dla niego się ułożyło, no ale jeszcze tutaj jest na pewno to do odratowania, biorąc pod uwagę, w jakim tempie prezentował się ten zawodnik na przestrzeni tego wyścigu. I mamy błąd Kozaka na zimnych oponach, a więc Olivier Jasiak przynajmniej na razie wraca na podium wirtualnie. Czekamy jeszcze oczywiście na pit stop Trzeciecki. Jestem zdziwiony, że Wiktor tutaj nie zameldował się w alei serwisowej. Oczywiście zjechał jego kolega z zespołu, Michał Iżyński, ale myślę, że tutaj double stack mimo wszystko byłby lepszym posunięciem niż przejechanie alei serwisowej na wirtualnie. Oj, ale Jasiak atakuje, no właśnie, on tutaj... Atak. Oj, zdecydowanie Jasiak niezadowolony z całej tej sytuacji, wyprzedza Kubę Kozłowskiego. Nie wiem, czy kierowca Aston Martin bronił się tutaj przed swoim kolegą z zespołu. Wydawało mi się to dość niespodziewane, że tak łatwo udało się Jasiakowi przebić przed swojego kolegę. On będzie teraz w dzikiej pogoni za Kacprem Kaczmarkiem. Michał Kozak z kolei, obserwujący całą tę sytuację, nie jest w stanie wykorzystać tutaj tej małej sprzeczki pomiędzy kierowcami Aston Martin. Nie udaje mu się przebić na trzecią pozycję. Jasiak wraca na P2, pomimo tego, że wydawało się, że jego szanse na podium otrzymały naprawdę silny cios po tym wirtualnym samochodzie bezpieczeństwa. Oczywiście stracił grunt do Kaczmarka, no i walka o zwycięstwo będzie tutaj teraz dla niego niesamowicie trudna, ale Jasiak odzyskuje drugie miejsce w tym wyścigu. No panowie, mieliśmy tutaj naprawdę absolutnie niesamowitą sekwencję wyprzedzeń w przypadku kierowcy Aston Martin. Absolutnie, no jestem ciekaw potencjalnych rozmów pomiędzy kierowcami po wyścigu, jeżeli się tam spotkają gdzieś przed wejściem na podium. No ale to nie jest jeszcze przesądzone, bo Kozak cały czas będzie tutaj walczył o to podium. Kierowca Ferrari ma świadomość, że ma bolid, ma tempo, ma wystarczające argumenty, żeby tutaj zawalczyć przynajmniej o to miejsce trzecie i na pewno Kozłowskiemu tutaj nie odpuści. No i też widzimy, że Jarosz w tym momencie już traci ponad sekundę, więc będzie musiał niwelować tą stratę jak najprędzej. Przed nami druga połówka tej rywalizacji. Też spójrzmy, gdzie jest drugi kierowca Ferrari. Andrzej Magiera-Gorzka w tym momencie na lokacie numer 10. I tak kroczek po kroczku, przecież to nie są jakieś fenomenalne skoki, to nie są jakieś awanse o kilka pozycji naraz, to nie jest jakiś magiczny start i wyprzedzenie pięciu kierowców na przestrzeni jednego okrążenia. To jest po prostu konsekwentna, cierpliwa jazda i wykorzystywanie możliwości swojego bolidu. No jestem ciekaw, gdzie to doprowadzi Andrzeja w tym wyścigu. No myślę, że o coś więcej niż pozycja numer 8 to w przypadku Andrzeja będzie problem, natomiast na coś więcej niż pozycja numer 5 i 6 może spokojnie liczyć Maksymilian Jarosz i Marcel Biega. Wykorzystali świetnie tą wirtualną neutralizację i nagle z 5 sekund do Kozaka i Kozłowskiego, przepraszam, z 2,5 sekundy do Kozaka i Kozłowskiego zrobiło się już tylko 7 dziesiątych, a więc zawodnik Alpine oraz Kasa to są mocni kandydaci w tym momencie, aby wskoczyć nam na podium w pierwszym wyścigu trzeciego splitu w sezonie
sezonie 9 ścigałka Online League, jarosł już tylko pół sekundy za Kozakiem. No w tym momencie na pewno zawodnik Alpine jest bliżej manewru niż kierowca Ferrari, a chociaż z drugiej strony Kozłowski stracił DRS do Oliwiera Jasiaka, więc Kozak, jeżeli chce wykonać manewr na pozycję numer 3, no to musi to zrobić w tym momencie, musi absolutnie wypalić swoją hybrydę, chociaż to wyjście z Rivazzi nie było aż tak dobre. 0,7 szans na atak większych raczej tutaj nie będzie, a Kozak nawet nie ma czego wypalać, absolutnie pozbawiony swojej hybrydy jest zawodnik Ferrari. Tutaj Jaros, myślę, może zaryzykować atak do Tamburello. Nie, też nie ma hybrydy na swoim pokładzie zawodnik Alpine. Jestem ciekawy, jak to wygląda u Kozłowskiego. U niego ta lampka na razie się nie pali. Jeżeli Kozłowski ma w miarę dużo zaoszczędzonego ERS-u, nie, też niestety nie ma absolutnie tej baterii na swoim pokładzie, więc walka o trzecie miejsce, no będzie bardzo ciekawa. A Jaros wybrzeza teraz z Kozaka, tam chyba dożył do kontaktu. Kozak straci pozycję, Jaros jest czwarty. I Kozak dopiero teraz chyba zbiera się, tak jest, z zakrętu Tosa. No jestem ciekawy, czy będą jakieś zgłoszenia na kanale, na panelu sędziowskim. Myślę, że Kozak będzie miał sporo pretensji do Jarosa, który dalej walczy z Marcelem Biegą. A on już jest przed Marcelem Biegą i Maksymilian Jaros rozpoczyna swoją szarżę po podium w tym wyścigu. Tak coś mi się wydawało, że zrobi się tutaj gorąco w walce o być może potencjalnie nawet drugą pozycję. Max Jaros ma jeszcze przecież bardzo dużo czasu, aby wykorzystać te średnie opony i dogonić być może nawet Oliwiera Jasiaka. Być może nawet będzie w stanie nawiązać walkę z Kacprem Kaczmarkiem, chociaż jednak te 5 sekund między Jasiakiem i Kaczmarkiem to jest bardzo duża przestrzeń, ale być może uda się wykorzystać te opony. Zobaczmy jednak, czy coś do powiedzenia w tej kwestii będzie miał jeszcze Marcel Biega. On tutaj korzysta oczywiście z asysty systemu DRS. Jaros w tym momencie ładuje swoją baterię, aby powoli przygotować atak na kierowców Aston Martin. Wystarcza mu to, aby obronić się przed kierowcą Haasa, chociaż na dojeździe do Villeneuve zbliżył się troszeczkę Biega do Jarosa, ale na razie nie ma jeszcze ataku. Kozak spada na pozycję 9, jest zaraz przed swoim kolegą z zespołu, ale Andrzej Magiera-Gorzka ma w tym momencie trochę większe problemy, bo on zarobił już 3 sekundy kary za przekraczanie limitów toru. No i to prawdopodobnie może wykluczyć go z walki o punkty, bo być może punkt uda się utrzymać zanim Filip Kalisz około 2 sekundy, więc jeżeli uda się powiększyć troszeczkę tą przewagę nad kierowcą Mercedesa, to uda się przywieźć chociaż jeden punkt dla ekipy Ferrari. Niedobrze ta sytuacja się ułożyła dla czerwonego zespołu. Jak sytuacja ułoży się dla kierowców na medach w czołowej dziesiątce, o tym przekonamy się niedługo. Biega cały czas bardzo blisko Jarosa, nie pozwala on odetchnąć kierowcy Alpine. Zobaczymy, czy za chwilę będzie próbował zaatakować Marcel Biega kierowcę na pozycji czwartej. Tak się dzieje, po wewnętrznej Biega Jaros nie ma odpowiedzi, wypstrykany również z systemu ERS Maksymilian Jaros, a Biega udało mu się troszeczkę go zaoszczędzić, więc być może to on będzie tym, który będzie za chwileczkę walczył o podium, ale Kozłowski i Jasiak nieznacznie, ale jednak znacznie, bo na odległość większą niż 1 sekundę oddalają się od tego peletonu na medach, więc no, ta walka między Biegą a Jarosem mogła zadziałać na ich niekorzyść. Ależ tam się wcisnął Biega, naprawdę wielkie brawa dla kierowcy Haasa. 10 okrążeń do końca. Też widzieliśmy w międzyczasie, że doszło do zamiany pozycji pomiędzy kierowcami Ferrari, no bo to jest jak najbardziej uzasadnione. Andrzej Magiera-Gorzka tutaj jedzie na medach, on tutaj musi ścigać kierowców przedni, natomiast Kozak, no cóż, a tych hardach może być troszeczkę ciężko utrzymać to tempo kierowców w pierwszej dziesiątce. No a też przewaga nad Filipem Kaliszem dosyć spokojna, chociaż tutaj Filip Kalisz na pewno z dobrym tempem w tym wyścigu będzie chciał zawalczyć jakieś punkty, a Kozak no chyba troszeczkę poddenerwowany tą wcześniejszą sytuacją z Maksymilianem Jarosem nadal nie może jakoś się tutaj optymalnie skoncentrować. No i to się tak kończy, że pojawiają się różnego rodzaju problemy. No na razie duet Ferrari razem po prostu pokonuje tą prostą startową. Dobry wyścig na razie się zapowiada dla Alfy Romeo. Wąsowski na 6 miejscu, Zientała na 8. Też McLaren delikatnie się podniósł po tych problemach i Żyński w tym momencie na lokacie numer 7. A tutaj mamy nieco rozstrzeloną stawkę, chociaż Zientała być może będzie się przymierzał do ataku właśnie na Iżyńskiego i tutaj może będzie nas czekać bardzo interesujący pojedynek.
No problemy na pewno z baterią ma Dawid Zintała. Dużą przewagę utrzymuje nad Magierą. Wystarczająco dużą, żeby ten nie miał DRS-u na dojeździe do Tamburello, ale może mieć problemy z wyprzedzeniem Iżyńskiego. Natomiast wydaje mi się, że tak jak Kozak może mieć problemy z tempem po kolizji, po wydarzeniach z Maxem Jarosem, tak Max Jaros może być uszkodzony. Już 1,5 sekundy straty do Marcela Biegi. Przecież przed incydentem na 20 okrążeniu Max Jaros bardzo dużo zyskiwał czasu do Kuby Kozłowskiego, do Oliwiera Jasiaka, a w tym momencie Jaros jest nastawiony, jest wystawiony na ataki Igora Wąsowskiego. No myślę, że Wąsowski nie będzie zbyt długo czekał z atakiem na Jarosa. To już są tylko 40, a podobnie Biega też nie ma zamiaru tracić czasu za Kubą Kozłowskim. Tutaj otworzyła się dla zawodnika Hasa szansa nawet na drugie miejsce, czy do Tamburello. Spróbuje ataku, ponad 20 km szybciej podążał do Tamburello Marcel Biega, ale tutaj ataku jeszcze nie ujrzeliśmy. Zmiana pozycji za to na lokacie numer 5. Max Jaros wyprzedzony przez Igora Wąsowskiego i jeżeli Biega nie będzie w stanie przez dłuższy okres czasu wyprzedzić Kozłowskiego, no to Wąsowski ma dużą szansę zbliżyć się do walki o pozycję numer 3, a Alan Banaszak niestety decyduje nam się wycofać z tego wyścigu. No nie był to dla niego wyścig udany, no i trudno się dziwić, że zespół postanowił tutaj zakończyć wyścig kierowcy Alfa Tauri. Trzeciecki z kolei tutaj w pogoni za Iżyckim, również średnio udany wyścig dla tego kierowcy, on cały czas na medach, więc może jeszcze spróbować tutaj podgonić troszeczkę choćby do Filipa Kalisza, a tymczasem Marcel Biega wykonuje atak na Kubie Kozłowskim. Tutaj chyba mieliśmy mały divebomb do szykany, ale Kozłowski chyba uniknął tutaj kontaktu z kierowcą Hasa. Widzimy, stracił troszeczkę na tym, stracił około 0,5 sekundy w stosunku do Jasiaka, więc wydaje mi się, że musiał tam uniknąć kontaktu z Marcelem Biegą Kuba Kozłowski. Zobaczmy, czy będzie kolejny atak do Tamburello. Na razie chciałem powiedzieć, że odpuszcza sobie to Marcel Biega, ale chyba nie, chyba używa swojego systemu ERS, będzie próbował po zewnętrznej kierowca Hasa. Opóźniamy hamowanie w przypadku obu kierowców i Marcel Biega po zewnętrznej wyprzedza Kozłowskiego. Czy będzie jednak switchback wywożony tutaj troszeczkę na zewnętrzną? Kuba Kozłowski, to on będzie do Villeneuve dojeżdżał po zewnętrznej. Trzyma się tam jednak koło w koło Biega i Kozłowski. Niesamowita walka tych kierowców. Piękna walka, ale mamy kolejny atak. Kozłowski tym razem do Tosy próbuje zaatakować Marcela Biegę, ale to się nie uda. Panowie, co myśmy tutaj zobaczyli przed chwilą? Seria absolutnie przepięknych manewrów wyprzedzania. Wąsowski za chwilę może nam się tutaj wkupić do tej walki, a Marcel Biega musi teraz zacząć pogoń za Oliwierem Jasiakiem, ale ta walka z Kozłowskim kosztowała go około 1,5 sekundy straty do Oliwiera Jasiaka, więc no myślę, że kierowca Aston Martin wykonał tutaj dobrą robotę dla swojego kolegi na drugiej pozycji. Może to jednak za chwileczkę przepłacić stratą pozycji na rzecz Wąsowskiego. No wow, po prostu wow, to co wyczynia Marcel Biega, zawodnik, który wskoczył do speedu F3 po zdobyciu 4. miejsca w poprzednim sezonie Rookie Cup, który w poprzednim sezonie też występował jako kierowca rezerwowy w speedzie F4, no pokazuje olbrzymi talent, olbrzymie predyspozycje, żeby tutaj walczyć z najlepszymi kierowcami, a teraz Wąsowski chce atakować Kozłowskiego, ale ten też się podpierał systemem DRS, więc to nie było łatwe. To nie było takie oczywiste. Kozłowski oczywiście jedzie na hardach. To nieco utrudnia mu rywalizację z kierowcą Hasa i kierowcą Alfa Romeo, którzy to jadą już na pośredniej mieszance. Też niedaleko za nimi jest Jaros, no ale on ma ewidentnie problemy z uszkodzonym bolidem. To widać po live timingu, więc Jaros raczej będzie miał tutaj utrudnione zadanie, żeby walczyć o awans. Będzie musiał się skupić na tym, aby dojechać spokojnie na tej pozycji numer 6. Wąsowski nie odpuszcza Kozłowskiemu. Kozłowski no, też oczywiście marzy o tym, żeby wrócić na podium, ale Biega jest bardzo szybki, jest bardzo zdeterminowany, żeby obronić tę pozycję na podium. Ależ pięknie to się teraz ogląda, jak oni tak płynnie pokonują kolejne zakręty, bezbłędnie niemalże, no ale ktoś ostatecznie ten błąd musi wykonać. Widzimy, że Wąsowski tutaj nieco gorzej wychodzi z wariantę alta i w wyniku tego traci nieco dystansu do Kozłowskiego. Ten jak cień podąża za Biegą, Biega cały czas tutaj przewodzi temu tercetowi. No i pytanie, czy Kozłowski znajdzie tutaj szansę, okazję na to, żeby zaatakować na tych hardach. Na razie nie ma tutaj szans, żeby się za bardzo zbliżyć. Wąsowski też chce jakoś ten dystans nieco skracać, ale to też się nie udaje. Ależ tutaj jest zaciekła rywalizacja pomiędzy tymi kierowcami.
Dziwi mnie strategia wypalania się Igora Wąsowskiego. On w tym momencie jeszcze powinien skorzystać ze swojej przewagi opon pośrednich, bo ona niewątpliwie za parę okrążeń zniknie. Te kardy na Imoli może i długo wchodzą w odpowiednie okno pracy, ale jak już wejdą w to okno pracy, to nie tracą bardzo dużo czasu do opon pośrednich, a te opony pośrednie mają dużo krótszą żywotność od opon twardych. W tym momencie Kozłowski ładnie trzyma się biega, traci dystans powoli do Oliwiera Jasiaka, który z kolei troszeczkę tego dystansu odrabia do Kacpra Kaczmarka, ale 4 sekundy na tym dystansie to jest jednak różnica za duża, aby tutaj jeszcze pojawiła się walka o pierwsze miejsce, no chyba, że lider wyścigu popełni jakiś błąd. Igor Wąsowski tylko pół sekundy za Jakubem Kozłowskim, ale tutaj nie ma raczej większych szans na dach, chociaż Kozłowski jakby popełnił błąd na przejeździe wariantę Alta. Aż 0,7 straty do Marcela Biegi. Duże problemy z Ersem również w samochodzie Astona Martina, także jeżeli Biega by się na tyle skoncentrował albo na tyle po prostu zebrał w sobie, aby odjechać od Kuby Kozłowskiego, no to Igor Wąsowski miałby, powiedzmy, nawet otwartą drogę do ataku na czwarte miejsce. A kto wie, czy nie urodziłoby się z tego podium. Na razie musi jednak oglądać plecy samochodu Astona Martina. No i niewykluczone, że on te plecy będzie oglądał do samego końca. Wydaje mi się, że Biega mógł tutaj jednak wykorzystać dużo systemu ERS w walce z Kozłowskim. Ta różnica do Jasiaka nie zmniejsza się już w ogóle. Być może te opony średnie faktycznie nie są już w tak dobrej kondycji, w jakiej były jeszcze niedawno. Mieliśmy tam jednego z kierowców, to jest chyba Marcel Wieciech, on tutaj dublowany przez liderów. Jakieś problemy w samochodzie Alpine, no i spada nam tutaj na sam koniec stawki Marcel Wieciech. Wracając jednak do tego, co dzieje się tutaj z przodu, no mamy cały czas troszeczkę walki między Biegą Kozłowskim a Wąsowskim. Maksymilian Jarosz nie będzie w stanie już tutaj nawiązać do tej walki, więc chyba faktycznie, tak jak Kubo mówiłeś, jakieś problemy w samochodzie Alpine. Wąsowski z kolei cały czas będzie próbował podgryzać Kozłowskiego, no ale wydaje mi się, że te opony nie są już w najlepszym stanie. Kozłowski z Wąsowski z karą, tak, oczywiście, że tak. No i to jest bardzo zła wiadomość, to jest kolejna pozycja dla Jarosa. Iżyński raczej nie będzie w stanie już wyprzedzić Wąsowskiego po nałożeniu tej kary czasowej. Tymczasem kierowcy Ferrari zamienili się miejscami. Kozak już przed Andrzejem Magierą Gorzką, który za chwilę będzie atakowany przez Filipa Kalisza, a na naszym ekranie Maksymilian Jarosz, który 2 sekundy za Wąsowskim. No być może uda się tutaj uciec kierowcy Alfa Romeo na tyle, aby pomimo kary czasowej utrzymać się przed kierowcą Alpine. To będzie dużo zależało od tempa Maxa Jarosza, który no utrzymuje się te 2 sekundy za Wąsowskim, ale nie jest to absolutnie pewne, szczególnie, że nie wiemy, czy nie ma tutaj jakichś uszkodzeń kierowca Alpine. W międzyczasie Michał Iżyński całkiem nieźle odrobił straty. On na pozycji 7, za nim jest niedaleko Dawid Ziętała, więc będzie musiał kierowca McLarena patrzeć za siebie. Oj, ale problemy Michała Kozaka! Poleciał tam kierowca Ferrari. Mamy kolejną zamianę na pozycjach 9 i 10, no trzeba powiedzieć, że ten wyścig dla Ferrari zupełnie się nie układa. No mam wrażenie, że do jakiegoś czasu już w splicie F3 ten zespół Ferrari jest nieco przeklęty. Magiera Gorzka z kolejnym wyjazdem poza tor w Aquemineralii, Kozak również z problemami, no Ferrari nie prezentuje się dzisiaj najlepiej przed własną publicznością. No i pojawiają się szanse dla Filipa Kalisza, aby w końcu wskoczyć do tej pierwszej dziesiątki, no bo Andrzej Magiera Gorzka nadal ma tą karę, nadal nad nim ciąży ta 3-sekundowe obciążenie jego czasu po prostu. Natomiast Kozak chyba też ma jakieś uszkodzenia w bolidzie, takie mam wrażenie. No i teraz Kalisz chce to wykorzystać, Kalisz się napędza, chce zaatakować po lewej stronie bolidu Ferrari. Czy to się uda na dojeździe do Tamburello? I Kalisz wydaje się, że wyjdzie teraz na pozycję numer 10. Tak jest, no nie było to łatwe wyprzedzanie, ale staje się ono faktem. I tutaj Filip Kalisz może jeszcze popędzić za kolejnym kierowcą Ferrari, za Andrzejem Magierą Gorzką, który no on też ma już troszeczkę zużyte te medy. No i właśnie kwestia oponowa może być dosyć istotna pod koniec tej rywalizacji, no bo Kozłowski może liczyć, że wykorzysta te hardy na ostatnich dosłownie okrążeniach i na ostatnich metrach doprowadzi do podium, do dubletu po prostu, jeżeli chodzi o podium, ekipę Aston Martin. Niemniej jednak cały czas Wąsowski podąża jak cień za Kozłowskim, a gdzieś tam z tyłu widzimy Kalisza, który w końcu wskakuje przed kierowców Ferrari. Ci jeszcze się zamieniają, a więc w końcu drugi kierowca Mercedesa dopina swego i melduje się w punktach.
Panowie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na Maxo Jarosa dwa okrążenia temu, ale ten zawodnik miał odpalony system DRS, a więc Marcel Wieciech nie tylko zjechał po to, aby wykręcić najszybsze okrążenie w wyścigu, ale także, żeby zabezpieczyć szóste miejsce swojego kolegi z zespołu, żeby Michał Iżyński absolutnie nie miał szans na dogonienie zawodnika Alpine. Piękna współpraca francuskiej stajni z Enstone, no ale to jest jedyne, na co mogą liczyć. Szóste miejsce to jest absolutne maksimum, a Kozak próbuje się odegrać na Kaliszu i w Tamburello się to oddało. Wydaje mi się, że Magiera też będzie tutaj próbował jeszcze zaatakować Filipa Kalisza. 0,2 różnicy pomiędzy Kaliszem a Kozakiem, ale tego ataku tutaj chyba nie ujrzymy, chociaż może w tosie Jaros Wąsowski jakiś błąd niestety. Oj, nie widzieliśmy tego niestety. Iżyński również zyskuje pozycję. Wąsowski spada, mamy żółte flagi, no i kierowca Alfy Romeo spada nam jak kamień w wodę. Spadnie jeszcze niżej po nałożeniu tej 3-sekundowej kary czasowej. Tymczasem Kalisz już przed Magierą Gorzką i już w pogoni za Michałem Kozakiem, więc możemy mieć tutaj jeszcze zmianę na tych najniżej punktowanych pozycjach. Ziętała z kolei niecałe 0,4 za Michałem Iżyńskim. Tutaj również możemy mieć jakąś zmianę, a Kozłowski cały czas bardzo blisko Marcela biegi. Kacper Kaczmarek rozpoczyna właśnie ostatnie okrążenie. On 3 sekundy przewagi nad Oliwierem Jasiakiem. Raczej nie ma się czym przejmować. Na tym ostatnim okrążeniu może przejechać je bardzo spokojnie, bardzo asekuracyjnie. Tymczasem Marcel biega pod naporem Kuby Kozłowskiego. 0,1 różnica między nimi. Tam chyba dochodzi do ataku. Kozłowski jest przed Marcelem biegą. Nie, jest koło w koło z Marcelem biegą. No i być może będziemy mieli powtórkę z tego, co widzieliśmy kilka okrążeń temu. Zbliżają się do Villeneuve. Tutaj Kozłowski raczej nie zaatakuje, ale być może następny zakręt Tosa Nawrót to będzie to miejsce, w którym zaatakuje Kuba Kozłowski. Nie był wystarczająco blisko, aby zaatakować kierowcę Hasa. Być może jeszcze wrócimy do tej walki, bo może być tam atak do Variante Alta. Żółte flagi, obraca się Marcel Wieciech. Fatalny wyścig w wykonaniu tego kierowcy. Kuba Kozłowski jednak cały czas napiera na Marcela biegę i on na pewno nie pozwoli kierowcy Hasa na oddech do końca, ale jednak nie najlepiej przyjechane Aqua Minerali tutaj będzie mógł tylko już do Rivatty zaatakować, jeśli będzie taka możliwość, jeśli dobrze przejedzie Variante Alta, ale nie robi tego Kuba Kozłowski, musi wyjechać poza tor, aby się nie obrócić, no i to będzie koniec walki kierowcy Aston Martin o podium w tym wyścigu. Kacper Kaczmarek jednak przekracza nam linię mety jako najszybszy dzisiaj kierowca. Kierowca Mercedesa zgarnia pełną pulę punktów. Oliwier Jasiak z kolei drugi i Marcel biega. Wyszarpał sobie to podium jako jedyny na podium na medach. Wyprzedza kierowcę Aston Martin Kuba Kozłowski czwarty. Maksymilian Jaros dobrze odrabia straty. On melduje się na piątym miejscu. Szósty Iżyński siódmy. Ziętała Wąsowski ósmy. Kalisz przeskakuje nam tutaj Wąsowskiego i on na, jeśli dobrze widzę, 9 pozycji kończy ten wyścig, także 2 punkty dla drugiego z kierowców Mercedesa. Panowie, było tutaj naprawdę gorąco pod koniec. Oj, zdecydowanie. Marcel biega zapewnił nam z kierowcą Astona Jakubem Kozłowskim naprawdę dużo emocji, a Kacper Kaczmarek, trzeba mu oddać, że był dzisiaj po prostu najlepszy. Wygrał wyścig, wygrał także start, no i też prezentował się najlepiej, jeżeli chodzi o tempo. Oczywiście Oliwier Jasiak tam stracił na tym wirtualnym safety carze, no ale chyba kierowca Mercedesa tutaj był po prostu najlepszy. No i też wielkie brawa dla kierowców Aston Martin, dla kierowców Alfa Romeo, którzy też zanotowali obaj punktowe pozycje. Natomiast kierowcą dnia Filip Kalisz, myślę, że też zasłużenie, on kończy na pozycji numer 9. Jak awansujesz z ostatniej pozycji do czołowej dziesiątki, to logiczne, że gra wybiera się z zawodnikiem dnia, aczkolwiek ja bym tutaj absolutnie ten tytuł przyznał Kasprowi Kaczmarkowi. Kapitalny weekend, zwycięstwo w kwalifikacjach, nie, przepraszam, było drugie miejsce, ale już wygrany start i od startu nie musiał oglądać się na swoich rywali, pewnie parł do przodu, pewnie gnał przed siebie i proszę bardzo, w dobrym momencie wyjechał mu samochód, wirtualny samochód bezpieczeństwa, tuż po pit stopie Oliwiera Jasiaka, wówczas zawodnik Mercedes, ale również Michał Kozak, również kolega zespołowy Oliwiera, więc Kuba Kozłowski mogli skorzystać z wirtualnej neutralizacji, zrobili to, ale jednak tempo Oliwiera Jasiaka okazało się wystarczające, aby przebić się na drugą pozycję. Na pewno sporo emocji w walce o drugie miejsce zabrał nam incydent pomiędzy Maxem Jarosem a Michałem Kozakiem. Jestem bardzo ciekawy, co tam się wydarzyło, ale ostatecznie i tak nie możemy narzekać na końcówkę wyścigu. Marcel Biega oraz Kuba Kozłowski dali nam kapitalne przedstawienie, kapitalny występ na ostatnim okrążeniu. Ich walka w Tamburello aż do Tosy była naprawdę bardzo emocjonująca.
Wspaniała walka tych kierowców, a na naszych ekranach przypomnienie wyników tego wyścigu. Kacper Kaczmarek, Oliwier Jasiek i Marcel biega na podium, a czołową dziesiątkę zamyka nam Igor Wąsowski, tutaj musiałem sobie spojrzeć jeszcze na to, co działo się tutaj z punktami. Na końcu tej stawki z kolei tacy kierowcy jak Jankowski, Banaszak czy Wieciech. Zapraszamy już za chwilę na rozmowę z kierowcami na podium. Kasper Kaczmarek, Oliwier Jasiak i Marcel biega już za chwileczkę w naszym studio. I witamy z powrotem i zapraszamy na wywiady z kierowcami, którzy przyjechali na podium. Zaczniemy więc od kierowcy, który zameldował się nam na trzeciej pozycji. Marcel biega, Has w rozmowie z Jakubem Presem. Dziękuję Ci bardzo, Jakubie. Jako jedyny Marcelu, a może zaczniemy od przede wszystkim przywitania się. Witam Cię, Marcelu. Witam. Bardzo dobre kwalifikacje, czwarte miejsce. Ty jako jedyny z czołowej czwórki zdecydowałeś się na nieco odmienną strategię, więc hardy medy i ona podziałała, ale zapytam cię wprost, czy nie żałujesz trochę, że nie wybrałeś medy hardy? Nie żałuję. Miałem właśnie jechać na hardach. Miałem takie założenie już od kilku dni. Zdziwiłem się, że ta pierwsza trójka obrała w ogóle medy. Okej, okay, dziękuję za odpowiedź. To cofnijmy się troszeczkę do kwalifikacji. Czwarte miejsce. Czujesz, że to był twój maks, czy jednak jest lekkie rozczarowanie? Rozczarowanie jest. A coś więcej? No mogłem tam ściągnąć jeszcze z 0,2 sekundy na tym ostatnim okrążeniu, ale stres. No i przechodzimy teraz do wyścigu w idealnym momencie, niemalże idealnym momencie, tam chyba jedno albo dwa okrążenia przed odpowiednim oknem pit stopu wyjechał ci, pojawił się wirtualny samochód bezpieczeństwa na torze, ale udało się przebić na to podium. Tak cię zapytam, czy ty może widziałeś, co się stało pomiędzy Maxem Jarosem a Michałem Kozakiem? Bardzo dobrze widziałem. A możesz tam opowiedzieć, co się stało? No. Bo nam niestety umknęła ta walka. No, Max wjechał po prostu w Kozaka i tyle, no. Okej, okay, dziękuję. I to wypchał poza tor. Dziękuję. No i w takim razie walka z Jakubem Kozłowskim o podium, no bo na ostatnim okrążeniu to chyba zrobiło się ciepło w Tamburello. No, zrobiło się. Dobrze. Za tydzień, Marcelu, ścigamy się we Francji. Jak się czujesz na torze Le Castellet? Zobaczymy, jeszcze nie jeździłem. Także życzymy Ci powodzenia. Moim i Państwa gościem był bardzo wylewny Marcel Biega. Marcelu, gratuluję. Dziękuję. I oddaję głos Jakubowi Gregorczykowi. Dziękuję bardzo, Kubo, za ten wywiad i dziękujemy również Marcelowi za tę wypowiedź. No i przechodzimy w takim razie do kierowcy na drugim miejscu w tym wyścigu. Oliwier Jasiak w rozmowie z Damianem Laszczakiem. Tak jest. Oliwierze, witam Cię bardzo serdecznie w naszym studiu. Witam. Oczywiście, składam Ci gratulacje za pozycję numer 2. No i na początek, jak się czujesz właśnie z tą pozycją, którą uzyskałeś? Jakie miałeś oczekiwania co do tego wyścigu? I czy uważasz, że miałeś szansę na zwycięstwo? No to powiem tak, no na wyścig nie spodziewałem się, że będę aż tak wysoko. Myślałem, no, że tak top 5 może będę. A co do tego top 2, czy do tego drugiego miejsca, no to boli mnie VSI. Idealnie wyjechało po prostu, a tempo na hardach było mocne moim zdaniem, bo od końca VSC do mety zbiłem prawie 3 sekundy do Kacpiego, więc no tempo było na tych hardach, więc szansa na zwycięstwo jakaś była, lecz no, VSC trochę zepsuło moje plany. No tutaj właśnie chciałbym Cię dopytać, jak wygląda początek Waszej współpracy z Kubą Kozłowskim, no bo po wyjeździe z boksu tam widzieliśmy między wami dosyć intensywną walkę w Rivadze. Tam nie było typowego przepuszczenia. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? No to nie była walka, po prostu się nie dogadaliśmy, bo na początku miał mnie przepuścić, ale po sekundzie powiedziałem, że no więcej stracimy na tym, jak będzie przepuszczał, lecz chyba no, nie posłuchał mnie i przepuścił mnie w końcu w tym miejscu. Przez co no, dużo stracił niestety.
No, ale czyli... tak to jest kit, więc tam. Czyli jeszcze musicie się dotrzeć po prostu po tym wyścigu. Tak. No tak, jeżeli chodzi o wyścig za tydzień, to Paul-Ricard we Francji. Jakie masz do niego odniesienie, jakie masz odczucia ewentualnie? Jak się nastawiasz na rywalizację właśnie na Lazurowym Wybrzeżu? A na szczęście w sumie dobrze, bo wiem, że jak to popocę, to będę miał tam dobre tempo, tak samo jak na Imoli, więc myślę, że będzie dobrze. Mam taką szczerą nadzieję. A jako, że jesteśmy na początku sezonu, to też chciałbym cię zapytać, jakie cele sobie wyznaczasz na ten sezon? Mówię o takich konkretnych celach. Powtórzyć wynik byłego zawodnika Astona z poprzedniego sezonu. No, najlepiej konstruktorkę i mistrzostwo. No czyli po prostu tutaj Oliwier celuje bardzo wysoko. Ja dziękuję ci bardzo serdecznie za tą rozmowę, no i życzę powodzenia w kolejnych wyścigach. Dziękuję. I już przekazuję tutaj głos do prowadzącego. Dziękuję bardzo, gratulujemy również Oliwierowi Jasiakowi drugiego miejsca w tym wyścigu. No i przechodzimy do najważniejszego kierowcy dzisiejszego dnia, do zwycięzcy, czyli do Kacpra Kaczmarka dla Mercedesa. Kacprze, witamy cię, no i gratulujemy zwycięstwa. Dobry wieczór wszystkim i dziękuję bardzo. No ten wyścig, trzeba powiedzieć, ułożył się dla ciebie całkiem nieźle, chociaż oczywiście twój dobry start i dobry występ w kwalifikacjach zdecydowanie temu możesz też zawdzięczyć. Powiedz mi, jak wyglądała sytuacja na starcie, bo doszło tam do walki między tobą a Oliwierem Jasiakiem, no i jak trudno było zachować to prowadzenie na tych pierwszych okrążeniach? No z pewnością start był dobry, tak. Też Oliwier miał dobre tempo, więc trzymaliśmy się bardzo blisko siebie. Też widziałem, że za bardzo nie forsował tempo, tylko starał się trzymać w DRS-ie. No ogólnie jestem zadowolony z całego wyścigu, jak się potoczył. Dużo szczęścia przede wszystkim z tym VSC, bo tak to myślę, że byłaby, no na pewno by była większa walka, a tak to wystarczyło tylko już dojechać. No, ale ogólnie bardzo zadowolony. No, Oliwier próbował tutaj ciebie podcinać i powiedz mi, czy w momencie, w którym on zjechał, a ty tego nie zrobiłeś, no to miałeś w planie, pomimo jeszcze braku wtedy tej wirtualnej neutralizacji, zjechać od razu i po prostu przykryć tutaj strategię kierowcy Aston Martin, czy myślałeś, żeby jeszcze troszeczkę dłużej ten stint przedłużać? No, plan był po prostu zrobić plus jeden do Oliwiera. Okej. No, złożyło się to dla ciebie dobrze, bo dokładnie na tym samym okrążeniu wyjechał samochód bezpieczeństwa. Niemniej jednak utrzymywałeś bardzo dobre tempo przez cały wyścig. No byliście jednak na nieco innej strategii, między innymi w stosunku do Marcela Biegi, z którym rozmawialiśmy wcześniej. No i czy pojawiło się tam troszeczkę obaw, że ci kierowcy na medach będą sprawiali problem pod koniec tego wyścigu, czy jednak było to już zarządzanie tempem i miałeś tutaj wszystko spokojnie opanowane? Na pewno bardziej bym się martwił, gdyby nie było tego wirtualnego samochodu bezpieczeństwa i ta różnica by była o 5 sekund mniejsza. To na pewno bym się bał tego, że mogą nas wyprzedzić na tych mediumach, ale ogólnie to starałem się po prostu dojechać ten wyścig, utrzymywać tempo i udało się. Oliwier zapowiedział nam walkę o mistrzostwo. Czy tego samego możemy spodziewać się po tobie? Mam taką nadzieję. No, tego ci w takim razie i pozostałym kierowcom życzę. Kacper Kaczmarek, Mercedes, dziękujemy bardzo za rozmowę i gratulujemy zwycięstwa. Dziękuję również. Dzięki bardzo i przechodzimy już powoli do podsumowania tego wyścigu. No, panowie, mieliśmy tutaj momenty takiego przestoju, mieliśmy momenty takiego wyczekiwania, ale mieliśmy też momenty naprawdę niesamowicie emocjonującej walki. No myślę, że jak na pierwszy wyścig na tak trudnym torze jak Imola, to możemy być usatysfakcjonowani. Też widzieliśmy pokazy zarówno tych kierowców, którzy oczywiście już zaprezentowali się dobrze w minionych sezonach. Mówię tutaj o Kaczmarku, o Jasiaku. Też z fajnej perspektywy pokazali nam się tacy wyjadacze jak Magiera Gorzka czy Pilis. No a też mieliśmy takie pojawienie się młodych gwiazd, jak na przykład Marcel Biega. No liczę, że też inni młodzi kierowcy tutaj będą cały czas naciskać na tych sprawdzonych graczy na przestrzeni tego sezonu. I przyznam się szczerze,
Za tydzień we Francji może być jeszcze bardziej ciekawie. Myślę, że przede wszystkim zawodnicy Alfy Romeo włączą się do walki o tutaj zwycięstwa. Dawid Zięteła i Igor Wąsowski już dzisiaj pokazali się z niezłej strony, ale mam wrażenie, że trochę ta presja wysiłku we Włoszech ich zjadła. Myślę, że na obczyźnie nie będą mieli żadnego problemu, żeby walczyć o najwyższe lokaty. Natomiast bardzo cieszy mnie postawa Michała Kozaka i Marcela Biegi. Michała Kozaka dlatego, że to jest rezerwowy i tak naprawdę do tych wirtualnych neutralizacji i storpedowania przez Maksymiliana Jarosa, to pewnie jechał po czwarte miejsce z dużą szansą na podium. Natomiast Marcel Biega świetnie wykorzystał to, co się stało dookoła niego. Wykazał taki instynkt zabójcy, niczym Daniel Ricciardo za najlepszych czasów w Red Bullu i po prostu dowiózł to podium. I dlatego cieszy mnie tempo Marcela Biegi jeszcze, ponieważ to jest kierowca podstawowy, więc kolejny kandydat do walki o mistrzostwo nam się tutaj ukazał. Biegiem, jak wskazuje jego nazwisko, przeszedł przez konferencję, ale też nie ma co ukrywać, że galopował w tym wyścigu. Naprawdę świetne tempo po wirtualnej neutralizacji. Żałuję troszeczkę, że nie starczyło tej szybkości, żeby dogonić jeszcze Oliwiera Jasiaka, ale Oliwier zaprezentował naprawdę fenomenalne tempo, więc to trzecie miejsce dla zawodnika Haasa. To i tak myślę, że jest duży sukces. Jeszcze jestem tutaj ciekaw Filipa Kalisza, bo pokazał dzisiaj, że naprawdę jest szybki, no i jestem ciekaw, co zaprezentuje, kiedy no nie wydarzą się jakieś nieoczekiwane zwroty akcji w trakcie kwalifikacji, tylko będzie gdzieś tam startował w pobliżu jego partnera zespołowego Kacpra Kaczmarka. Zgadzam się, zdecydowanie Filip pokazał w tej drugiej fazie wyścigu, że on chyba jednak wystartował ten wyścig niżej niż faktycznie powinien być. Coś w tych kwalifikacjach poszło nie tak, ale widać było, że to tempo no naprawdę było na dobrym poziomie w tej drugiej fazie wyścigu, więc tego również jestem bardzo ciekaw. Dobre odrobienie strat Michała Iżyńskiego. Myślę, że też po nieco nieudanych kwalifikacjach, po tym co widzieliśmy w poprzednim sezonie, ale myślę, że to też jest jeden z kierowców, którego warto tutaj obserwować. No, mówiliśmy o tym, że to jest najbardziej nieprzewidywalny split, no i panowie, na to chyba ponownie się zapowiada, bo ja tu osobiście widzę tak przynajmniej 10 kierowców, którzy mogą śmiało tydzień w tydzień walczyć nam tutaj o najwyższe cele, także ja osobiście nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że również wy, drodzy widzowie, będziecie z nami śledzić tę walkę. Kończymy więc powoli dzisiejszą transmisję. Zapraszamy już w poniedziałek na 19.45 na Sol F1, na środę na godzinę 20 na Sol F2 i oczywiście za tydzień na godzinę 19 na Split Sol F3. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami. Ja nazywam się Jakub Gregorczyk, a wraz ze mną ten wyścig komentowali Damian Laszczak. Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam już za tydzień na Tor Paul Ricard. I Jakub Press. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. Życzę miłego wieczoru. I ja również. Dobranoc.